Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Był wieczór. Był letni dzień. Krystyna w pośpiechu szykowała się do pracy. Dopiero co kilka godzin temu wróciła z jednej zmiany, a już musiała iść na kolejną. Wieczorami, a raczej nocami, Krystyna pracowała jako sprzątaczka w restauracji. Ten elegancki lokal obsługiwał głównie miejscowych majorów. I żeby nie zawstydzać ich widokiem szmat i mopów, dyrektor poprosił Krystynę o sprzątanie kabin po zamknięciu lokalu. A restauracja, nawiasem mówiąc, nie była zamykana przed północą. Ale od niedawna Krystyna cieszyła się, że ma i taką pracę. Po zaginięciu męża jej życie dosłownie runęło w dół. W ciągu tygodnia straciła wszystko, kochającego i troskliwego męża, dom, wiarę w przyszłość. Miała na głowie trójkę małych dzieci, które potrzebowały najpotrzebniejszych rzeczy, jedzenia, ubrań i oczywiście uwagi. I to wszystko spadło na jej barki. Kiedy mąż był w pobliżu, Krystyna nie zauważała tak oczywistych trudności. Utrzymanie rodziny spoczywało wyłącznie na Toli, a Krystyna zajmowała się urządzaniem domu i wychowywaniem dzieci. Ogólnie rzecz biorąc, dbała o dom i była niesamowicie szczęśliwa. Zawsze marzyła o tak dużej i przyjaznej rodzinie. W dzieciństwie Krystynie bardzo brakowało uwagi i ciepła bliskich. Jej matką nie została w dniu narodzin samej Krystyny, dlatego nie zaznała matczynej miłości. Do 5 roku życia wychowywała ją babcia. Z ojcem widywała się głównie w weekendy. Tak się składało, że w dni powszednie wracał do domu, gdy mała Krystyna już spała, a wychodził, gdy jeszcze nie spała. Krystyna z niecierpliwością czekała więc na weekendy. Ojciec, mając wyrzuty sumienia, że nie uczestniczy w jej wychowaniu, zabierał ją w soboty do kawiarni, wesołego miasteczka, zoo i kina. Kupował watę cukrową i nową zabawkę, których nazbierało się już sporo. Pewnego takiego dnia tatuś poznał młodą, bardzo atrakcyjną kobietę, która miała zastąpić mamę Krystyny. Corneli nie odstraszyło obce dziecko. Pomyślała sobie, że zbyt długo była dziewczynką. Jej koleżanki już dawno wyszły za mąż i karmiły swoje dzieci. Często skarżyły się Corneli na swoje trudne życie rodzinne. Używały jej jako ramienia do wypłakania się. A potem wracały do swojego rodzinnego świata, którego nigdy nie zamieniłyby na kawalerskie życie. Cornelia była skrycie zazdrosna i szczerze nie rozumiała ich narzekań. Dobrze dla ciebie, Cornelia. Żadnych trosk, żadnych zmartwień. Nie musisz myśleć o tym, co ugotować na obiad albo gdzie kupić najmłodszemu kostium na poranek. Podzielili się swoimi opiniami. Może Cornelia tego potrzebowała? Chciała wypełnić czymś pustkę, która była w jej sercu, wypełnić ją miłością i troską o najbliższych. Dlatego nie odrzuciła zalotów Krystyny do jej ojca. A małej Krystynie okazywała tak żywy udział, do jakiego nie zawsze zdolna jest nawet jej własna matka. Opiekowała się dziewczynką całymi dniami. Ubierała ją jak lalkę, uczyła rysować, czytała bajki. Taka opieka nad obcą w gruncie rzeczy osobą wzruszyła jej ojca. Będziesz dobrą matką, zauważył do Corneli. Ich romans szybko się rozwinął i za kilka miesięcy byli małżeństwem. Babcia zdążyła tylko ucieszyć się z syna i małej Krystyny i już jej nie było. Krystyna szybko przyzwyczaiła się do Corneli i nawet zaczęła nazywać ją mamą. Kobieta nie miała nic przeciwko. Tak minęło kilka lat. Ojciec i Cornelia pragnęli mieć własne dzieci, a gdy w końcu w ich życiu pojawiło się wspólne maleństwo, cała uwaga od razu skupiła się na nim. Nie, Krystyna nie była maltretowana, niebesztana, zdecydowanie o niej zapomniano. Jej ojciec, przychodząc z pracy, przytulał żonę i razem pochylali się nad łóżeczkiem, podziwiając maleństwo. Krystyna pozostawała przez nich niezauważona, z wyjątkiem tego, że ojciec mógł potargać kosmyk jej niesfornych blond włosów, gdy się spotkali. Próbowała stanąć z nimi przy łóżeczku dziecka, ale gdy tylko próbowała coś powiedzieć lub przypadkowo upuścić zabawkę na podłogę, słyszała niezadowolony pomruk Corneli. Cicho, obudzisz dziecko, od godziny kładę je spać. W takich momentach Krystyna wstydziła się swojej nieporadności, kurczyła się wewnętrznie przed słowami macochy i nie podchodziła więcej do łóżeczka, ani nie prosiła o podtrzymanie dziecka. W odpowiedzi usłyszała jeszcze groźną uwagę. A jeśli je upuścisz? 2 lata później rodzina powiększyła się o kolejne dziecko. Tym razem urodziła się dziewczynka, której na cześć babci nadano imię Zofia. Corneli trudno było zajmować się dziećmi, gdy mąż był w pracy.
Ojciec Krystyny dostał awans i teraz wracał do domu jeszcze później niż wcześniej. Dbał o rodzinę i, co najważniejsze, starał się zapewnić jej byt finansowy. Kornelia była zadowolona z takiego układu, ale wychowanie córeczki nie było łatwym zadaniem. Wtedy przypomniała sobie o swojej pasierbicy, która od dłuższego czasu nie wykazywała żadnego zainteresowania. Ubrać, nakarmić, co jeszcze trzeba? Teraz Krystyna często zajmowała się młodszymi, podczas gdy Kornelia była zajęta domowymi problemami. Podczas gdy jej rówieśnicy bawili się na placu zabaw pod oknami bloku, Krystyna obserwowała młodszego brata i siostrę. Była dla nich dobra, czuła się potrzebna, ale czasem chciała być na placu zabaw ze wszystkimi. Kiedy przyszły po nią koleżanki, Kornelia surowym głosem odpowiedziała, że Krystyna nie wyjdzie, bo jest chora. O dziwo, Krystyna radziła sobie ze wszystkimi obowiązkami, zarówno z dziećmi, jak i odrabianiem lekcji. W szkole radziła sobie dobrze, nie była wybitną uczennicą i nie aspirowała do tego, ale nigdy nie miała zaległości. Po szkole zamierzała pójść na studia, aby zostać pielęgniarką. Ukończenie 11 klas nie było w jej planach. Było mało prawdopodobne, aby jej rodzina chciała ciągnąć swoje najstarsze dziecko przez dodatkowe lata. Nie chciała być dla nich ciężarem. Może kiedyś, po studiach, mogłaby zostać pediatrą, o czym marzyła. W 9 klasie liceum coraz trudniej było pomagać Kornelii w lekcjach. Było dużo nauki, a w domu zawsze panował hałas i zamieszanie. Krystyna musiała dzielić pokój z młodszą siostrą. Perswazje Krystyny na nią nie działały. Zofia była żywym i aktywnym dzieckiem, które nie mogło usiedzieć w miejscu ani minuty. Ja chcę się bawić. Nalegała Zofia, która od kilku minut próbowała namówić Krystynę do zabawy w chowanego. Nie wtrącaj się. Prosiła natarczywie, ale nie ostro przyrodnia siostra. Wtedy wszystko powiem mamusi. Zagroziła Zofia i pobiegła do kuchni. Za 10 minut Kornelia jak zwykle była już w pokoju dziewczynek. Krystyna od razu usłyszała jej kroki, szybkie i ciężkie. Kornelia wyglądała na zmęczoną. Życie rodzinne nie przynosiło jej już takiej radości, jaką odczuwała jeszcze kilka lat temu. Ciężko ci bawić się z dzieckiem, kiedy ja gotuję obiad. Zaczęła swoją tyradę. Krystyna nie była trudna, ale dziewczyna chciała solidnie przygotować się do egzaminów, by dostać się do budżetówki. Nikt na pewno nie zapłaciłby za jej edukację. Dobrze o tym wiedziała. Ale wszystkie jej argumenty tylko denerwowały macochę i Krystyna nie miała innego wyjścia, jak odłożyć zeszyty i zabawiać młodszą dziewczynę, podczas gdy Kornelia zajmowała się domem. Krystyna niechętnie wracała po szkole do domu. W wolnych chwilach przesiadywała w szkolnej bibliotece. W ostatnich miesiącach lepiej radziła sobie z przedmiotami. Nauczyciele namawiali ją do pozostania w szkole i nalegali, aby poszła na studia. Krystyna była szczególnie chwalona przez nauczycielkę biologii, która miała serce do pilnej i zdolnej uczennicy. Ale w domu jej sukcesy pozostawały niezauważone. Kornelia i jej ojciec uważali, że Krystyna musi się pilnie uczyć. Krystyna nigdy nie usłyszała słów wdzięczności za pomoc przy młodszych. To też było oczywiste. A przecież czasami tak bardzo chciała usłyszeć kilka słów otuchy i zrozumienia. Krystyna dobrze zdała egzaminy, ale w ich mieście nie było uczelni medycznej. Musiała więc udać się do sąsiedniego. To było kilka godzin drogi stąd. Rodzina nie miała nic przeciwko wyprowadzce Krystyny. Co więcej, udało jej się dostać pokój w akademiku. Nie oczekuj pomocy, powiedziała Kornelia. Tata już biega jak wiewiórka. Pomożemy jak możemy, ale będziesz musiała się do tego przyzwyczaić, jeśli chcesz być dorosła. Krystyna doskonale zdawała sobie sprawę ze swojej sytuacji. Gdy tylko zrobi krok za drzwi, cała rodzina odetchnie z ulgą, a może nawet nie będą się nudzić. Na początku Krystyna bardzo się tym martwiła, ale potem jej przeszło. Lato przeleciało niepostrzeżenie. Kornelia zdała sobie sprawę, że skoro jej pasierbica zdała już egzaminy i dostała się na studia, ma mnóstwo wolnego czasu. Wakacje Krystyna spędziła więc rutynowo, zajmując się dziećmi, jeżdżąc z Kornelią do domku, gdzie ogródek warzywny zarastał z niezwykłą szybkością. Krystyna nie odmawiała Kornelii niczego i zwyczajowo nazywała ją mamą. Obrażała ją obojętność krewnych. W głębi serca miała nadzieję, że przed wyjazdem znajdą dla niej kilka ciepłych słów. Przyjęcie pożegnalne. Ale nic takiego nie nastąpiło i Krystyna pogodziła się z tym. Było jej nawet żal Kornelii, bo pamiętała, jak wesoła i pogodna była jej macocha na początku życia z nimi. Chyba jest po prostu zmęczona, więc ma jeszcze siłę dla rodziny, ale nie dla mnie.
O wiele większą niechęcią Krystyna darzyła ojca, który witał się z nią tylko wtedy, gdy wracał z pracy. Nigdy nie interesowało go, co u Krystyny, jakie ma plany. Kornelia mogła o to zapytać, ale nie on. Za to Deela Bartosza i najmłodszej Zofii chętnie znajdował czas. Lato dobiegało końca i Krystyna poszła do macochy powiedzieć, że musi się przeprowadzić do akademika. Jak będziesz musiała, to się zamelduj, odpowiedziała obojętnie. Zofia szła w tym roku do pierwszej klasy i cała uwaga matki skupiała się na niej. Dla Kornelii było to ekscytujące i szczególnie radosne wydarzenie. Ideala samej Zofii, która niemal codziennie niestrudzenie przymierzała mundurek. Czy ojciec mnie przyjmie? Pytała Krystyna. To ją dręczyło. Nigdy nie wyjeżdżała sama z rodzinnego miasta. Nawet gdy starała się o przyjęcie na studia, ojciec wygospodarował kilka wolnych godzin, by ją zawieźć. Kornelia błysnęła oczami. Skąd mam wiedzieć? Trzeba pytać, pytać. Macocha przerwała jej. Krystyna chętnie by go zapytała, ale akurat teraz był w delegacji w innym mieście. Dziewczyna nawet nie wiedziała, kiedy wróci. Miał wrócić w tym tygodniu, ale ona musiała wrócić do piątku. Dziewczyna po raz kolejny próbowała dodzwonić się na jego telefon, ale on odrzucał połączenia przychodzące. Chociaż Kornelia, jak Krystyna wiedziała, rozmawiała z nim codziennie i mogła nawet dzwonić do niego, gdy był w pracy. To po raz kolejny zraniło serce dziewczyny. Od teraz jestem zdana tylko na siebie, pomyślała. Do piątku ojciec nie wrócił. W przeddzień ostatniego dnia Krystynie udało się do niego dodzwonić. Na początku próbował przeprosić, że nie mógł odwieźć Krystyny do hostelu. Potem jednak dziewczyna usłyszała od ojca upominającą tyradę, że w ich czasach w wieku 17 lat byli już prawie dorośli i sami radzili sobie ze swoimi problemami, bez pomocy mam i tatusiów. Udało ci się? Zapytała Kornelia. Krystyna tylko skinęła głową. Słowa dosłownie uwięzły jej w gardle. Chciało mi się płakać. Wczesnym rankiem następnego dnia Krystyna stała już na placu dworcowym, czekając na swój autobus. Do odjazdu było nieco ponad 10 minut. Wskazywał na to duży, okrągły zegar wiszący na dachu dworca kolejowego naprzeciwko. Obok Krystyny stała jej macocha. Zostawiła dzieci u sąsiadki i poszła z pasierbicą na dworzec. Kiedy Kornelia przyszła wieczorem do pokoju Krystyny, by powiedzieć jej, że ją odprowadzi, ta w pierwszej chwili nie mogła uwierzyć własnym uszom. Już wcześniej myślała, że będzie musiała dotrzeć tam sama. Jeszcze bardziej zaskoczyła ją decyzja macochy, która nie tylko wsadziła ją do autobusu, ale i razem odwiozła do akademika. Ale jak ty wrócisz? Krystyna nie mogła się powstrzymać. O mnie się nie martw. Autobusy jeżdżą codziennie, dojadę. Kornelia uśmiechnęła się po raz pierwszy od wielu dni. Krystyna po raz kolejny przekonała się, że Kornelia przez wiele lat była jej jedynym członkiem rodziny. Nawet jeśli nie mogła zastąpić jej matki. Tutaj. Macocha wręczyła Krystynie kilka banknotów. Powinno wystarczyć na miesiąc, a potem jak się okazuje. Kornelia odprowadziła Krystynę zgodnie z obietnicą. Wróciła do domu, a Krystyna zaczęła mieć swoje własne dorosłe dni. Krystyna pilnie uczyła się na studiach, nigdy nie opuszczała zajęć, brała odpowiedzialność za pisanie prac semestralnych. Nauka przychodziła jej z łatwością. Oczywiście byłoby łatwiej, gdyby dziewczyny w akademiku miały takie samo podejście. Ale zamiast tego w ich skrzydle dochodziło do bujek i to nie tylko w ich skrzydle. Najczęściej kłóciły się o chłopaków, ktoś komuś ukradł chłopaka, ktoś inny go rzucił. Życie wrzało, co często odwracało uwagę od lekcji. Krystyna postanowiła sobie, że cały swój czas poświęci nauce. I tak się stało. Pomagał jej ojciec i Kornelia. Ale to, co przysyłali, ledwo starczało na najpotrzebniejsze rzeczy. Wieczorami Krystyna zaczęła więc pracować na pół etatu jako sprzątaczka w małym biurze. Zespół był wyłącznie żeński, a w pracy nie było żadnych problemów. Wręcz przeciwnie, kobiety objęły patronat nad studentką, litowały się nad nią i pomagały jej w każdy możliwy sposób. W końcu im też nie było łatwo w czasach studenckich. Pamiętały o tym i rozpieszczały swoją młodą przyjaciółkę w każdy możliwy sposób. Ktoś dawał jej nową bluzkę, która na nią nie pasowała. Ktoś przynosił prezenty i próbował nakarmić skromną i szczupłą dziewczynę. Jak zwykle odmawiała, a jej twarz się rumieniła. Ale wytrwałe kobiety nadal dawały prezenty zdumionej Krystynie, a ona nawet nie rozumiała, dlaczego są Deela niej takie miłe. I tak mijały lata. W święta Krystyna wracała do domu, do rodziny, ale nie na długo. Nie mogła zrezygnować z pracy w biurze. A tam musiała być obecna niemal codziennie,
z wyjątkiem kilku weekendów. Urlopy nie wchodziły w grę, bo pracowała tylko na pół etatu. 4 lata później Krystyna obroniła pracę magisterską i otrzymała upragnione czerwone korony. Nie miała jednak z kim podzielić się tą radością. Zadzwoniła do ojca, ale ten pogratulował jej niechętnie, po czym, powołując się na swój napięty grafik, wyłączył się. Kornelia Krystyna nie dodzwoniła się i nic dziwnego. Po kilku latach dobrowolnego odosobnienia poszła do pracy. Kornelia z zawodu była fryzjerką, a praca w salonie wymagała całkowitego poświęcenia. Krystyna nie miała przyjaciół. Tak się złożyło, że nie potrafiła znaleźć wspólnego języka i zainteresowań z dziewczynami w akademiku. Nie kłóciła się z nikim, ale też nie nawiązywała przyjaźni. Zachowywała się z dystansem. W towarzystwie nawet nie próbowała się dopasować. Dlatego jedynymi osobami, które szczerze cieszyły się z sukcesu Krystyny, były te same kobiety z biura. Zorganizowały Krystynie małe wakacje, zapraszając ją po zmianie do kawiarni, za co młoda dziewczyna była im wdzięczna. Teraz była już absolwentką, pozostawało zdobyć pracę w zawodzie i można było budować karierę. I tu Krystyna napotkała pierwsze trudności. Trzeba było opuścić akademik. Pieniądze, które częściowo zaoszczędziła z pracy, wystarczyły na wynajęcie małego pokoju w mieszkaniu komunalnym. Pierwszymi sąsiadami Krystyny była pijana para i samotna staruszka. Ale Krystyna cieszyła się, że ma i ten kąt. Przekonywała samą siebie, że to tylko tymczasowe. Za miesiąc lub dwa będzie mogła znaleźć normalną pracę i wynająć kawalerkę. Tymczasem musiała od czegoś zacząć. Niech będzie mały pokoik w komunalnym mieszkaniu z obdrapaną komodą i wyblakłą ze starości tapetą w notoryczne pasy. Ale wcale nie zawstydzały one oczu dziewczyny. Wręcz przeciwnie, takie proste i bezpretensjonalne umeblowanie nawet przypadło jej do gustu, przywodząc na myśl akademik. Sąsiedzi byli spokojnymi ludźmi, nie wnikającymi w życie innych. Starsza kobieta za ścianą miała nieustannie włączony telewizor, nawet w nocy. Ciotka Nadzieja i Aleksander pili często, prawie w każdy weekend, ale nie skandalizowali, przynajmniej w tym mieli szczęście. Krystyna długo leżała w swoim pokoju i wpatrywała się w okno, za którym paliła się wysoka uliczna latarnia. Marzyła, że będzie miała dużą rodzinę, a obecna samotność była tylko przejściowym etapem w jej życiu. Trzeba być trochę cierpliwym, ciężko pracować, a wszystko się poprawi. Najważniejsze to się nie zniechęcać. I Krystyna się nie zniechęcała. Każdy poranek zaczynała od joggingu, nie pozwalała sobie na lenistwo, nawet gdy nastrój był zły, a koty drapały ją po duszy. Była aktywna i wesoła, ale nigdy nie uważała się za piękną. Wszystko psuł, jej zdaniem, zadarty i zadarty nosek oraz sznur czerwonych niesfornych piegów, które obficie obsypywały twarz wraz z nadejściem ciepłej pory roku. Z ich powodu Krystyna miała kompleksy od dzieciństwa. Oliwy do ognia dolewała Kornelia, która z pewną irytacją w głosie mówiła: „Kto się z tobą ożeni, taka pyskata dziewucho?” Te słowa głęboko raniły dziewczynę, przez co uważała się za brzydką. Uważała Kornelię za swoją matkę i słuchała każdej jej uwagi. I tak doszło do tego, że spotykając się z chłopakami, Krystyna nie bardzo wierzyła w szczerość ich uczuć. Czy oni mogli ją kochać? Z jej zadartym nosem i piegami. Wyczuwali jej niepewność i w końcu zaczęli dostrzegać te same wady, które dręczyły Krystynę, i wybierali bardziej pewnych siebie facetów, którzy nie zawsze byli atrakcyjniejsi od Krystyny. Dla Krystyny każde rozstanie było dowodem jej własnej nieatrakcyjności. I coraz bardziej niechętnie godziła się na randki i nie reagowała na uwagę, którą poświęcali jej faceci. Dlaczego? Wyśmialiby ją i zostawili. Ale w głębi serca Krystyna wciąż miała nadzieję, że spotka swojego księcia, który pokocha ją taką, jaka była. Ciocia Nadzieja była ładną, młodą pielęgniarką. Dzieliła się z nią historiami swojego życia. Bóg nie obdarzył jej i jej męża dziećmi, choć w młodości bardzo chcieli mieć dziecko, a potem przyzwyczaili się do swojego życia. Czy babcia Janiny ma jakichś krewnych? Zapytała Krystyna, nawiązując do drugiej starszej sąsiadki. Ma, ale rzadko ją odwiedzają. I to była prawda. W czasie, gdy Krystyna mieszkała w mieszkaniu komunalnym, babcia Janiny nigdy nie była odwiedzana. A kiedy serce staruszki zaczęło szwankować, Krystyna przyszła jej z pomocą. W szpitalu pracowała już od kilku miesięcy. Nie chciała odchodzić z pracy. Pensja, i to nawet w okresie próbnym pielęgniarki, nie jest zbyt dobra. Krystyna połączyła więc swoją główną pracę pielęgniarki z pracą na pół etatu.
Będąc z natury wrażliwą i czułą, Krystyna nie mogła przejść obojętnie obok nieszczęścia innych ludzi. W końcu udało jej się namówić starszą sąsiadkę do pójścia na oddział kardiologiczny. I, jak się okazało, w porę. Jeszcze trochę, a mogłaby dostać zawału. A tak udało się go uniknąć, ratując babcię Janiny. Potrzebny jest dobry narzeczony. Nadzieja radziła się tobą zaopiekować. Krystyna uśmiechnęła się. Niedawno w jej życiu pojawił się mężczyzna, który zalecał się do niej od kilku tygodni. Był kilka lat starszy. Był wysokim, wysportowanym brunetem, który pracował jako mechanik samochodowy w salonie. Poznali się całkiem przypadkiem. Oskar wylądował w szpitalu ze wstrząsem mózgu i złamanym nosem. Niewłaściwie stanął w obronie dziewczyny. Parsknął śmiechem, gdy lekarze zapytali go, co się stało. Okazało się, że jego słowa były prawdziwe. Widząc na ulicy chłopaka bijącego się z dziewczyną i zachowującego się wobec niej niestosownie, Oskar postanowił stanąć w jej obronie i wdał się w bójkę. Ostatecznie ambo go sparaliżowało, a dziewczyna stanęła po stronie swojego współlokatora i oskarżyła Oskara o to, że znienacka ich zaatakował. Taka śmieszna historia. Podsumował swoją opowieść. Krystyna była zaskoczona takim zachowaniem. Jak mogło do tego dojść? Oburzyła się, gdy usłyszała historię chłopaka. Przecież to niesprawiedliwe. Oskar jednak nic nie odpowiedział. Jego uwagę zwróciła szczera i miła pielęgniarka o jasnych blond włosach. Zaczął się zalecać do Krystyny, ale ona myślała, że te oznaki uwagi skończą się, gdy tylko chłopak zostanie wypisany ze szpitala. Krystyna myliła się i była mile zaskoczona, gdy zobaczyła Oskara czekającego na nią pod drzwiami oddziału. Rozpoczęli romans. Dla Krystyny był to pierwszy poważny związek, w którym dosłownie się rozpłynęła. Dużo spacerowali po mieście, rozmawiali. Okazało się, że Oskar mieszka z matką, która wychowywała go samotnie. Jego ojciec odszedł, gdy syn nie miał nawet 5 lat. Oskar zawsze bardzo dobrze wypowiadał się o swojej matce, a Krystyna bardzo chciała ją poznać. Bardzo cię polubi, zapewnił Krystynę. Oskar pracował jako mechanik samochodowy. Pracę dostał zaraz po studiach i teraz miał tylko jedno marzenie – otworzyć własny serwis. Potrafił opowiadać o tym Krystynie godzinami, a dziewczyna czuła, że obok niej jest mężczyzna, na którym może we wszystkim polegać. Krystyna i Oskar mieli też wspólne upodobania i hobby. Lubili te same filmy i książki. A że ich wybór był bardzo specyficzny, często byli jedynymi widzami w kinie. Siadali w ostatnim rzędzie i przez kilka godzin oglądali w milczeniu, nie przerywając uścisku. Oskar patrzył na Krystynę w szczególny sposób. Nie wyobrażał sobie, że mógłby kiedykolwiek tak kochać. W jego spojrzeniu bezbłędnie wyczytała miłość, czułość, przywiązanie i podziw dla niej. A kiedy Oskar zobaczył ją w towarzystwie obcego mężczyzny, kolejnego wdzięcznego pacjenta, w jego oczach rozbłysły płomienie zazdrości. Ale zapewnienia dziewczyny, że nie potrzebuje nikogo poza nim, natychmiast ugasiły ten nieokiełznany ogień. Spotykając Oskara, ku własnemu zaskoczeniu, nieśmiała Krystyna przestała porównywać się z innymi pięknościami. Nie bała się, że Oskar ją zostawi. Nie miała kompleksów na punkcie swojego wyglądu. Tym bardziej, że chłopak ciągle jej wypominał, jaką ma urodę i jak jej zadarty nosek i słoneczne piegi pasują do jej lenistwa. A Krystyna, dostrzegając swoje odbicie w szybie, widziała teraz, że sama nie wygląda źle. Jej ramiona wyprostowały się, a chód stał się lekki, zwiewny. Mimo wszystko wiele daje kobiecie wiara w siebie, we własną atrakcyjność. Miesiąc później Oskar wyznał leniwej swoje uczucia. Padł przed nią na kolano i wręczył jej czerwone aksamitne pudełeczko z pięknym złotym pierścionkiem. Wyjdź za mnie! Oskar powiedział nieśmiało. Krystyna nie mogła uwierzyć własnym uszom. Jej oczy błyszczały z radości. Nieco wahając się z podekscytowania, powiedziała tak, a na twarzy Oskara natychmiast pojawił się radosny uśmiech. W takim razie jutro złożymy wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego. Podsumował, do końca nie dowierzając swojemu szczęściu. Dziewczyna przytaknęła. Nie mogła i nie chciała sprzeciwiać się kochankowi. Czuła się przy nim jak za kamiennym murem, spokojna i pewna siebie. Następnego ranka Krystyna obudziła się bardzo wcześnie. Na dworze dopiero zaczynało robić się jasno, ale ona nie mogła zmrużyć oka. Jej brązowe oczy wpatrywały się w sufit pawilonu. Nie zdawała sobie sprawy, że się uśmiecha. 1000 myśli kłębiło się w jej głowie i wszystkie odpływały w stronę ich wspólnej przyszłości z Oskarem.
Z jakiegoś powodu Krystyna była pewna, że wszystko dobrze się dla nich ułoży. Umówili się na spotkanie o 10 rano. Dzień miał być pogodny i pełen wrażeń. Najpierw planowali złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego, a potem pojechać do domu Barbary. W końcu Krystyna wciąż nie znała swojej przyszłej teściowej. Może trzeba było to zrobić przed złożeniem wniosku, pomyślała Krystyna. Ale skoro Oskar zdecydował inaczej, to znaczy, że był pewny swojej matki, albo może ją wcześniej uprzedził, albo jedno i drugie. Serce dziewczyny uspokoiło się. Urząd Stanu Cywilnego znajdował się niedaleko mieszkania komunalnego, w którym mieszkała Krystyna, więc dotarcie tam zajęło jej około 10 minut. Krystyna ubrana była w swoją najlepszą niebieską sukienkę i białe sandałki na niewielkim obcasie. Wodospad włosów opadał starannie na jej ramiona. Nie mógł oderwać wzroku od swojej ukochanej, a teraz już narzeczonej. Po złożeniu wniosku udali się do Barbary, której, jak się okazało, Oskar nawet nie uprzedził o ich przyjeździe. Krystyna dowiedziała się o tym niemal natychmiast, gdy tylko zobaczyła zdezorientowane oczy przyszłej teściowej. Barbara wyglądała na niewiele ponad 50 lat. Jej twarz wydawała się surowa, a nawet, można by rzec, poważna. Jej krótko przycięte włosy były ułożone w schludną fryzurę. Zdezorientowanie szybko zostało zastąpione oburzeniem. Oskar, dlaczego mnie nie uprzedziłeś, że będziemy mieli gości? Barbara zapytała surowo. Bo Krystyna nie jest tylko gościem, ale moją narzeczoną, podsumował Oskar. Barbara rzuciła przyszłej synowej niezadowolone spojrzenie. To spojrzenie wprawiło Krystynę w zakłopotanie. Wpuścisz nas? Czy będziemy tu stać? Zapytał Oskar, którego zaczynało dziwić zachowanie matki. Barbara zamiast odpowiedzieć, otworzyła szeroko drzwi, zapraszając syna i nieproszonego gościa do środka. Przy kuchennym stole zapadła kompletna cisza. Barbara czekała na wyjaśnienia syna, ale ten spodziewał się bardziej serdecznego powitania i nie spodziewał się takiej reakcji. Wstawię chociaż czajnik, zasugerował, przerywając ciszę. Chcesz mi coś powiedzieć? Barbara zapytała, spoglądając na syna. Wciąż uważałem, że zasługuję na to, by mój jedyny syn przedstawił mnie swojej dziewczynie, zanim się z nią ożeni. Ale jeszcze nie podpisaliśmy umowy. Nagle odezwała się Krystyna. Barbara pewnie tylko czekała, aż zacznie tyradę o tym, jak nieodpowiedzialnie zachowują się za jej plecami. Gdzie będziesz mieszkać? Jak się zorientowałam, Krystyna nie ma nic. Nie takiej synowej Barbara chciała DLA swojego syna. Ta władcza i kochająca siebie kobieta, która całe życie przepracowała w urzędzie miasta, chciała znaleźć DLA Oskara partię przychylną pod każdym względem. I wtedy, jako dar losu, pracę w urzędzie dostała młoda ekonomistka, córka dyrektora. Chciała budować własną karierę, więc postanowiła zacząć od dołu. Syn Barbary od razu przypadł jej do gustu. Poznali się przypadkiem, gdy Oskar odbierał matkę z pracy. Związek młodych ludzi nie trwał jednak długo. Rozpieszczona piękność patrząca z góry na Oskara nie przypadła mu do gustu. Ale jego matka wciąż była zła. Jak mógł przegapić tak wspaniałą szansę? Przecież szef nie szczędziłby pieniędzy na swoją jedyną spadkobierczynię. A Oskar pomógłby wyjść na ludzi, zwłaszcza że facet zawsze był mu przychylny. Ale Oskar i tak miał za swoje. Za kogo ty mnie masz, Alfonso, żebym znosił jej wybryki DLA pieniędzy ojca? Oświadczył matce, gdy ta po raz kolejny próbowała namówić go do pogodzenia się z Julią. Barbara nie mogła znaleźć nic do powiedzenia. Znała upór i pryncypialność syna jak nikt inny i zdawała sobie sprawę, że przekonanie go do czegokolwiek jest prawie niemożliwe. Jedyna kobieta miała nadzieję, że jej syn prędzej czy później opamięta się i znów zacznie spotykać się z córką szefa. A tu nowa niespodzianka. Oskar przyjechał przedstawić jej swoją narzeczoną. Dowiedziawszy się, że Krystyna nie ma własnego lokum, dobrego wykształcenia, a co za tym idzie perspektyw, teściowa postanowiła za wszelką cenę zerwać zaręczyny. Przekonała syna, że popełnia błąd. Zabroniła mu przyprowadzać Krystynę do domu, a ostatecznie zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Oskar wyprowadził się od matki, wynajął mieszkanie i wprowadził do niego Krystynę. W życiu młodej pary zapanował spokój. Zbliżał się ślub, nie planowano nic wymyślnego. Co więcej, na święta nie było zbyt wielu gości. Krewni Krystyny nie mogli przyjechać na uroczystość. Ojciec powoływał się na zapracowanie, podobnie jak Kornelia. Macocha gratulowała Krystynie z tej okazji i życzyła szczęścia. Barbara również nie wybierała się na wesele.
Wciąż miała żal do syna, więc nawet nie wymyśliła pretekstu, by odmówić. W efekcie na weselu pojawiły się tylko dwie osoby. Przyjaciółka Krystyny i przyjaciel Oskara, Bronisław. Taka postawa krewnych, obojętność rodziny Krystyny i otwarty bunt Barbary wywarły na młodej parze pierwsze nieprzyjemne wrażenie. Pobrali się jakby wbrew woli krewnych, zwłaszcza w przypadku matki Oskara. Jakieś niejasne, utrzymujące się i nieprzyjemne poczucie winy tkwiło w duszy nowożeńców. Z drugiej strony, w głębi duszy zdawali sobie sprawę, że ich krewni nie mają prawa decydować o tym, jak powinni żyć. Po ślubie życie młodej pary niewiele się zmieniło. Wesele było tylko formalnością, po której codzienność Krystyny i Oskara toczyła się jak dawniej. Oskar miał niewielki kontakt z matką, ale ta z każdym dniem coraz bardziej pogodziła się z wyborem syna, a nawet próbowała znaleźć wspólny język z synową. Rok później Krystyna zaszła w ciążę i urodziła swojego pierworodnego. Dziewczynka otrzymała imię Natalia. Wydawało się, że to wydarzenie położyło kres niemiłej postawie Barbary. Starała się dbać o synową w każdy możliwy sposób. Często ją odwiedzała, przynosiła witaminy i owoce DLA ciężarnej Krystyny. W tym okresie młoda kobieta miała nadzieję, że teraz ich relacje z teściową się poprawią. Krystyna i mała Natalia zostały odebrane ze szpitala położniczego przez męża i jego matkę. Przez pierwsze miesiące Barbara była częstym gościem w ich domu. Przynosiła mnóstwo pieluch, coś kupiła sama, coś podarowały jej koleżanki, które zgromadziły całą stertę dziecięcych ubranek po swoich wnukach. Teściowa pomagała kąpać dziecko, uczyła Krystynę przewijać i razem z synową chodziły do polikliniki na rutynowe wizyty. Taka opieka była bardzo pomocna. Krystyna miała czas na odpoczynek, a Barbara spacerowała z małą Natalią. W tych godzinach młoda kobieta miała czas na przygotowanie obiadu DLA męża i posegregowanie góry dziecięcych ubranek, które piętrzyły się niezdarnie po praniu. Oskar, czując się odpowiedzialny za młodą rodzinę, mógł wraz z przyjacielem Bronisławem założyć własny biznes. Pieniądze na niego znalazły się w najbardziej nieoczekiwany sposób. W sąsiednim mieście mieszkał wujek Oskara ze strony ojca. Nie miał dzieci, a jedynym bliskim krewnym był Oskar. Na swojego siostrzeńca sporządził testament. Mężczyzna odziedziczył dwupokojowe mieszkanie, które korzystnie sprzedał, a pieniądze zainwestował we własny serwis samochodowy. Biznes szybko się rozkręcił, a Oskarowi i Bronisławowi zwrócił się wysiłek i pieniądze zainwestowane w interes. W ciągu 3 lat Oskar był w stanie kupić przestronne dwupokojowe mieszkanie w mieście, aby wszyscy w jego rodzinie mieli wystarczająco dużo miejsca, ponieważ Krystyna była w ciąży z drugim dzieckiem. Mąż nalegał, by zrezygnowała z pracy i poświęciła się wychowaniu dzieci i urządzaniu domu. Krystyna nie miała nic przeciwko temu. Wydawało jej się, że w jej życiu nie może być nic ważniejszego niż rodzina. Tak minęło kilka lat. Krystyna była szczęśliwą mężatką i nigdy nie wyobrażała sobie, że jej szczęście może zostać przerwane w ciągu jednego dnia. 35 lat to nie żart. Czas, w którym patrząc wstecz, wyciągasz pierwsze wnioski na temat tego, co zrobiłeś, lub wręcz przeciwnie, czego nie zrobiłeś z tego, co zaplanowałeś. Tu i Krystyna, świętując urodziny, mimowolnie o tym pomyślała. I od razu doszła do wniosku, że nie ma się czym martwić. Natalia miała skończyć 13 lat. Była żywiołową i aktywną nastolatką, która potrafiła stanąć w obronie siebie i swoich młodszych braci. Natalia nie przypominała z charakteru swojej matki. Tamta w jej wieku była nieśmiała i płochliwa, a ta wyrosła na prawdziwego chama. Ale nie, wyglądała jak jej matka. Miała tak samo zadarty nos. Tyle, że Natalia nigdy się tym nie przejmowała. Średniego wzrostu Ludwik poszedł w tym roku do 1. klasy. Przyniósł matce swoją 1. piątkę. Prawie się popłakała ze wzruszenia. A następnego dnia dostał 1. piątkę za wiersz, którego się nie nauczył. Wtedy Krystyna zdała sobie sprawę, że nie będzie wybitnym uczniem, ale był bardzo obiecujący w sekcji karate. Matka zapisała go tam DLA ogólnego rozwoju, tak na wszelki wypadek. Pomyślała, że jeśli Ludwikowi się nie spodoba, zawsze może pójść do czegoś prostszego, na przykład do szkoły plastycznej. Ale Ludwik okazał się urodzonym wojownikiem, o twardym i zdecydowanym charakterze. Krystyna widziała, że ciężko mu uczęszczać na sekcje i nawet proponowała coś mniej trudnego, ale Ludwik zwykle odpowiadał, że tak robią tylko tchórze, a prawdziwi wojownicy idą na całość. I skąd mu to przyszło do głowy? Martwiła się Krystyna.
Za to na zawodach, których nigdy nie opuszczała, kobieta mogła cieszyć się sukcesami średniego dziecka, a nawet zgarnąć kawałek jego chwały, bo trener Ludwik zawsze chwalił Krystynę za jej troskliwe podejście do syna i za to, że wychowała prawdziwego zapaśnika. A więc to stąd jej syn wziął te wszystkie hasła motywacyjne, nuciła sobie. 3 lata temu Krystyna ponownie została mamą. Urodziła z Oskarem 2. syna, Łukasza. Krystyna nie planowała ciąży. Uważała, że 2 dzieci w zupełności wystarczy jej i mężowi. I tak się stało. Urodziła się dziewczynka i chłopiec, tak jak chciała. Ale nastąpiło nieoczekiwane opóźnienie, a potem, po wizycie u lekarza, dowiedziała się, że jest w ciąży. Krystyna najpierw chciała usunąć ciążę, zwłaszcza, że termin nie był długi, ale postanowiła skonsultować się z mężem, bo to było ich wspólne dziecko. Powinien być tego świadomy. Krystyna była pewna, że Oskar nie będzie miał nic przeciwko usunięciu ciąży. Przez ostatnie lata oddalili się od siebie. Krystyna podejrzewała go nawet o niewierność. Aby oderwać się od tych myśli, poświęcała więcej czasu swoim dzieciom. Ale ku zaskoczeniu Krystyny, Oskar był przeciwny aborcji. Jak wychowamy 2, to możemy i 3. Podsumował. Krystyna nie chciała mu się sprzeciwiać. Ceniła swoją rodzinę i małżonka, mimo że ich relacje były bardziej napięte niż wcześniej. Dla Krystyny chłód męża był dziwny. Nie kłócili się ostatnio, nie układało im się. Fazę kłótni mieli już dawno za sobą i wydawało się, że są z siebie całkowicie zadowoleni. Jednak w pewnym momencie, bez wyraźnego powodu, Oskar nagle się od niej oddalił. Nie dzielił się już z nią wiadomościami z pracy, nie opowiadał o postępach w budowie ich wiejskiego domu, a na codzienne pytania odpowiadał leniwie i jakby niechętnie. Powiedz szczerze, poznałeś kogoś? Zapytała Krystyna przy śniadaniu, patrząc mężowi w oczy. Starszych dzieci nie było w domu. Mały Łukasz jeszcze spał i nie słyszał rozmowy rodziców. Oskar prawie zakrztusił się herbatą na niespodziewane pytanie. Spojrzał na żonę uważnym wzrokiem, jakby próbując wyłapać, czy żartuje, czy mówi poważnie. Z jej oczu wyczytał, że nie żartuje. Nie, oczywiście, że nie. Jak mogłeś tak pomyśleć? W ciągu ostatnich 2 tygodni stałeś się jak obcy, prawie nigdy nie wracasz do domu. Powiedz mi, gdzie byłaś wczoraj wieczorem? Krystyna nie chciała przestać. Oskar chciał jak najszybciej zakończyć tę nieprzyjemną rozmowę. Starał się przekonać żonę, że nie ma żadnej kochanki i że zadręcza się na darmo. Po prostu miał ostatnio dużo pracy. Razem z Bronisławem planują ekspansję, co wymaga jego stałej obecności w salonie. Jesteś pewien, że mnie nie zdradzasz? Po raz kolejny zapytała Krystyna. Wszystko mogła wybaczyć i znieść, ale nie zdradę. Oskar przyciągnął żonę do siebie i przytulił jak przed laty. Obiecał, że nigdy jej nie zdradził i nie zdradzi. A to, że ostatnio był trochę zdystansowany, wynikało z przejściowych kłopotów w pracy. Krystyna w to uwierzyła. Wątpliwości już jej nie dręczyły. Cieszyła się, że zdecydowała się na szczerą rozmowę. Razem poradzą sobie z wszelkimi trudnościami. 35. urodziny Krystyna obchodziła w restauracji. Przy stoliku na tarasie zebrała się cała liczna rodzina Krystyny. Mąż, dzieci, nawet teściowa Barbara nie mogła znaleźć powodu, by nie pogratulować synowej urodzin. Oskarowi od dawna udawało się wziąć mały urlop w pracy i obiecał zabrać żonę na tydzień nad morze. To był jego prezent DLA Krystyny. Była zachwycona i podekscytowana niespodzianką. A dzieci? Powiedziała zdezorientowana. Był środek roku szkolnego i nikt dzieci nigdzie nie puszczał. A sama Krystyna nie chciała zabierać ich z lekcji. Babcia zajmie się dziećmi, powiedział Oskar. Barbara przytaknęła. Oskar umówił się z nią wcześniej. Jakimś cudem udało mu się namówić mamę, żeby zaopiekowała się Ludwikiem i Natalią. Oskar i Krystyna zabrali ze sobą małego Łukasza. Tydzień minął szybko i para wróciła do domu opalona i wypoczęta. Wszystko między nimi wydawało się układać. Oskar nie pracował zbyt długo i spędzał jak najwięcej czasu z rodziną. Taka zmiana nie mogła nie spodobać się jego żonie. Jakie to dziwne. Krystyna przeciągnęła się cichym głosem, po raz kolejny wybierając numer męża. Usłyszała kilka piknięć w komórce, po czym kobiecy głos na 2 końcu linii oznajmił, że abonent jest poza zasięgiem. Po 30 minucie bezowocnych prób dzwonienie w telefonie ustało. Kobieta zdała sobie sprawę, że telefon komórkowy jej męża jest wyłączony. Co się stało? Zapytała Natalia, przyjechawszy od koleżanki, u której była do 9 wieczorem. Widziała, że matka jest czymś wzburzona.
Krystyna nie mogła usiedzieć w miejscu. Chodziła w te i z powrotem po pokoju, zawsze podchodząc do okna lub odsuwając grubą, szarą zasłonę, patrząc na asfaltową drogę prowadzącą do domu. A? Pytanie Natalii wyrwało Krystynę z osłupienia. Spojrzała na nią uważnie. Krystyna nie chciała straszyć córki, więc postarała się o uśmiech na twarzy i przemówiła. Nic. Skąd pomysł, że coś się stało? Mamo, ty nie masz twarzy. Natalia podsumowała. Czy to coś z tatą? Jestem dużą dziewczynką, możesz mi wszystko powiedzieć. Krystyna nie mogła dłużej powstrzymywać emocji. Chciała się z kimś podzielić swoimi obawami. Oskar poszedł kilka godzin temu do sklepu po chleb i nadal go nie ma. Odezwała się w końcu Krystyna. Może spotkał się gdzieś ze znajomymi i został do późna. Albo poszedł odwiedzić babcię. Dzwoniłaś do niej? Krystyna skinęła głową. Nie było go u babci, a gdyby coś mu się stało, potrzebowałby pomocy. Ty posiedź z młodszymi, a ja pobiegnę do sklepu i zobaczę, czy uda mi się czegoś dowiedzieć. Krystyna była zdezorientowana. Nigdy wcześniej coś takiego się nie zdarzyło. Jeśli jej mąż gdzieś się spóźniał, jego telefon był włączony i Krystyna mogła zadzwonić, aby dowiedzieć się, gdzie jest. Tym razem, nie rozumiejąc dlaczego, Krystyna miała nieprzyjemne uczucie, że coś mu się stało. Zostawiając młodszych chłopców z córką, kobieta pospiesznie ubrała się i zbiegła po schodach. Przebiegła pół miasta, ale nadal niczego nie rozpoznała. Poza tym, że Oskar rzeczywiście był w sklepie, kupił chleb i wyszedł, a potem jakby zniknął. Raz po raz próbowała dodzwonić się na jego komórkę, ale nie odbierał. Krystynie nie pozostało nic innego, jak wrócić do domu. Była już trzecia nad ranem. Krystyna nie mogła zmrużyć oka, czekając na jakiekolwiek wieści. Bała się myśleć o najgorszym, choć dzwoniła do szpitala, ale niczego się nie dowiedziała. Nic, wróci jutro i zrobisz mu awanturę. Będzie wiedział, jak nastraszyć żonę. Próbowałem pocieszyć kobietę córkę. Była już najwyższa pora, aby położyła się spać, podobnie jak Krystyna, bo jutro musiała wcześnie wstać, aby wyprawić wszystkich do szkoły i przygotować im śniadanie, ale kobieta nie mogła zmrużyć oka. Całą noc spędziła w kuchni, przy telefonie i dopiero nad ranem zdrzemnęła się trochę, tak po prostu nad stołem, opierając ciężką głowę na dłoni. Krystynie wydawało się, że właśnie zamknęła oczy, gdy rozległ się dzwonek do drzwi. Dzięki Bogu, że żyje! Rozbrzmiało w głowie Krystyny. Pospiesznie otworzyła drzwi, ale zamiast męża na progu stała jakaś wielka karetka. Kobieta nie od razu zorientowała się, o co chodzi, a on szturchnął ją w twarz jakimś dokumentem i powiedział, że jej mąż podobno zrobił mu prezent, a teraz przyszedł po swój. To się nie może dziać naprawdę, jęknęła Krystyna. Oskar przyjdzie, to wszystko załatwimy. Może nie przyjdzie. Nieznajomy powiedział z czymś w rodzaju szyderstwa w głosie. Od tych słów Krystyna przestraszyła się. Nie na darmo jej serce poczuło niepokój. Co pan zrobił mojemu mężowi? Krystyna krzyknęła histerycznie, rzucając się z pięściami na mężczyznę. Ten jednak tylko ją odepchnął, a Krystyna cudem uniknęła rozbicia głowy o róg komody. Daję ci dokładnie 2 dni na spakowanie się i wyprowadzenie stąd wraz z potomstwem. Zrozumiałaś? Inaczej zrobi się nieprzyjemnie. Wielkolud wyszedł, zatrzaskując z impetem drzwi. Jolanta usiadła na podłodze, zastanawiając się, co dalej. Oskar nie pojawił się ani jednego dnia, ani następnego. Ostatnio nie było go też w pracy. Bronisław powiedział jej o tym. Powiedział jej również, że Oskar sprzedał mu swoje udziały. Potrzebował pilnie pieniędzy, ale Bronisław nie wiedział na co. Krystyna była zaskoczona tą wiadomością. Oczywiście rozumiała nakaz przeszukania, ale nie liczyła na szybki rezultat. Jej drugi dzień dobiegał końca. Kobieta w pośpiechu zebrała dzieci. Wynajęła DLA nich małe mieszkanie. Początkowo prosiła Barbarę, by z nią zamieszkała, ale ta nie chciała jej nawet wysłuchać, mówiąc: Twoje problemy, ty sobie z nimi radź. Takie zachowanie teściowej zastanawiało Krystynę. Przecież nie były sobie obce, a tu taka sytuacja. Barbara również obwiniała synową o zniknięcie Oskara, choć nie rozumiała, w czym dokładnie zawiniła i nawet nie domyślała się, dlaczego za jej plecami mąż zrobił coś takiego jego firmie. Na domiar złego, akt darowizny, którym nieznajomy potrząsnął przed Krystyną, okazał się prawdziwy. No nic, przynajmniej nadal ma dom na wsi, pomyślała Krystyna. Nie był jeszcze skończony, choć główne prace miała już za sobą.
Trzeba było zrobić dach i remont pierwszego piętra i można było się wprowadzać. Kobieta planowała skończyć wszystko w ciągu najbliższych kilku miesięcy, aby ona i jej dzieci miały gdzie mieszkać, a w międzyczasie musiała czekać w wynajętym mieszkaniu. Jakież było jednak jej zdziwienie, gdy we własnym domu na wsi zastała zupełnie obcych ludzi. Krystyna otworzyła drzwi własnym kluczem, a pierwszą rzeczą, która rzuciła jej się w oczy, była para obcych butów na progu. Dokładniej mówiąc, były dwa, damski i męski. Dach chaty był kompletny, co do tego mąż też ją zwiódł. Nie weszła na pierwsze piętro. Co więcej, nowi właściciele domu, usłyszawszy skrzypienie zamka, pospieszyli na spotkanie z nieproszonym gościem. Kim jesteś? Zapytał groźnie mężczyzna w średnim wieku. Obok niego stała jasnowłosa kobieta mniej więcej w jego wieku. Jestem właścicielką tego domu. Krystyna powiedziała niepewnie, domyślając się, że i tym razem jej mężowi udało się załatwić sprawę po swojemu. To raczej nie jest dama. Mężczyzna kontynuował w ten sam sposób. Podszedł energicznym krokiem do teczki, która przez cały ten czas leżała na stole, i po minucie grzebania w niej wyjął dokument kupna-sprzedaży działki z domem, podpisany ręką Oskara. Krystyna nie mogła się pomylić. To był zdecydowanie jego podpis. A teraz proszę o zostawienie kluczy i odjazd, powiedział nowy właściciel. Krystyna nie miała wyjścia. Musiała zrobić to, o co ją poproszono. W domu czekały na nią dzieci, obowiązki domowe, a Sylwester był tuż, tuż. Krystyna planowała świętować go z najbliższymi przy świątecznym stole. Myślała, że ma wszystko, o czym marzy każda kobieta. Teraz jednak znalazła się w wynajętym mieszkaniu z dziećmi i bez ukochanego męża, który zawsze przychodził z pomocą i nigdy nie zostawiał jej samej na długo. Poszukiwania Oskara nie przyniosły żadnych rezultatów, jakby Oskar rozpłynął się w powietrzu. Poza momentem, gdy śledczy zaprosili Krystynę najpierw na komisariat, a potem na identyfikację zwłok, nie było żadnych tropów. I nawet wtedy okazało się, że to nie Oskar, a jedynie podobny do niego z rysopisu mężczyzna, który uległ wypadkowi. Ale jeszcze przed identyfikacją, kiedy właśnie poinformowano ją, że znaleziono mężczyznę podobnego do jej Oskara, grunt jakby usunął jej się spod nóg. Podczas identyfikacji Krystyna zobaczyła zupełnie innego mężczyznę, a w jej sercu znów zapłonęła nadzieja. Tak minęły 2 miesiące wysiłku, bez snu i odpoczynku. Pod jej oczami pojawiły się 2 ciemne kręgi od ciągłego niewyspania. Kobiecie nic się nie chciało, ani jeść, ani spać. W tych dniach czuła się załamana i zdruzgotana. Tylko miłość do dzieci, które potrzebowały opieki matki, sprawiała, że wstawała z łóżka i robiła małe rzeczy, które składały się na jej życie. Natalia była świadoma tego, co się dzieje, i wspierała matkę we wszystkim. Kiedy Krystynie było ciężko, przejmowała część obowiązków domowych. Opiekowała się braćmi, odwoziła Ludwika do szkoły, gotowała i sprzątała. Oszczędności Krystyny kurczyły się w zastraszającym tempie. Zrozumiała, że musi wziąć się w garść, im szybciej, tym lepiej, i poszukać pracy. Miała doświadczenie jako pielęgniarka, ale z powodu długiej przerwy nie mogła dostać pracy. Krystyna poświęciła kiedyś swoją karierę DLA rodziny i nigdy tego nie żałowała aż do dziś. Jednak na tydzień przed nowym rokiem w życiu kobiety doszło do kolejnego nieprzyjemnego zdarzenia, które zmusiło ją do ostatecznego pozbierania się. Chodzi o to, że mieszkanie, w którym mieszkała z dziećmi, Krystyna wynajęła na podstawie ogłoszenia z internetu. Wynajmował je młody chłopak, który wydawał się jej bardzo miły. Zabrał ją do mieszkania, pokazał, gdzie się znajduje, a nawet dał jej niewielką zniżkę jako matce z wieloma dziećmi. Zazwyczaj wynajmujący nie są zbyt chętni do wynajmowania mieszkań osobom wielodzietnym. Krystyna wiedziała o tym z opowieści znajomych, którzy mieli 2 lub 3 małych dzieci. W domu było wszystko, co niezbędne do życia. Meble, łóżka, sprzęt AGD. Tyle tylko, że mężczyzna powiedział, że poprzednia lokatorka nie zdążyła zabrać swoich rzeczy i część z nich nadal była w mieszkaniu. Miała zostać na tydzień. Powiedział pewnym siebie tonem. Krystyna wcale się nie zaniepokoiła. Mieszkanie znajdowało się w dobrej okolicy, było blisko szkoły dzieci, a czynsz był znacznie niższy niż u innych wynajmujących. Krystyna lekkomyślnie wydała ponad połowę swoich oszczędności i zapłaciła za kilka miesięcy z góry. Mieszkanie było przestronne i przytulne. Krystyna zorientowała się po zdjęciach pozostawionych w ramkach i szeregu innych znaków, że przed nią mieszkała tu starsza kobieta po 60.
ale nie przyszła po swoje rzeczy przez tydzień lub dwa. W mieszkaniu zostawiła całą szafę, wiele rzeczy osobistych i sprzętów. Krystyna próbowała dowiedzieć się, kiedy tajemnicza pani przyjdzie. Mężczyzna jednak zbył ją, mówiąc, że to jego krewna, a ona jest teraz zajęta. Jak będzie wolna, to wszystko zabierze. Aby dzieci przypadkiem nie stłukły lub nie zepsuły cudzych rzeczy, Krystyna spakowała je do pudełka i umieściła w małym pokoju. I tak w przeddzień świąt pojawiła się tajemnicza lokatorka. Ku zdziwieniu Krystyny otworzyła drzwi własnym kluczem i zrobiła prawdziwą aferę, gdy zastała w domu obcych ludzi. Krystynie udało się ją przekonać, by nie wzywała policji. Na pytanie staruszki, kim jest, wyjaśniła pokrótce, że wynajęła mieszkanie od mężczyzny, który przedstawił się jako Zdzisław. Ach, Zdzisław znowu to zrobił. Staruszka chwyciła się za serce. Akurat gdy wychodziłam za drzwi, ten drań znowu wynajął moje mieszkanie. Okazało się, że staruszka była prawdziwą właścicielką, a Zdzisław jej wnukiem. Kobieta cały czas mieszkała u swojej siostry. Poprosiła Zdzisława o opiekę nad mieszkaniem. Ten jednak po raz kolejny próbował wynająć mieszkanie babci, nawet jej o tym nie informując. Liliana wyjęła telefon i próbowała dodzwonić się do zaniedbanego krewnego, ale nie mogła. Jego komórka nie odpowiadała. Gdzie są moje fikołki? Wykrztusiła Liliana. I moje rzeczy. Dopiero teraz zauważyła, że jej oprawione zdjęcia zostały usunięte ze ścian, a z szafki w przedpokoju zniknęły buty. Zamiast staromodnych skórzanych kozaków było kilka par dziecięcych zimowych botków i białe kozaczki Krystyny. Krystyna dopiero teraz przypomniała sobie, że zabrała do tego bardzo małego pokoju drzewka fikusa w doniczkach i jakby zupełnie zapomniała je podlać. W ogóle nie była w tym pokoju, licząc na to, że była lokatorka zjawi się lada dzień. Widząc, co stało się z jej ulubionymi roślinami, Liliana westchnęła ciężko i w końcu powiedziała to, co Krystyna tak bardzo bała się usłyszeć. Nie mogę cię tu zostawić. Zaczęła staruszka. Jeśli sama nie wyjdziesz, wezwę policję. Jakby przeczuwała, że Krystyna się sprzeciwi i poprosi o pozostanie. Jeśli chcesz, dam ci adres mojego wnuka. Ty się nim zajmij. Wieczorem poproszę cię o opuszczenie mieszkania. Liliana podsumowała tonem, który nie tolerował sprzeciwu. I tak po raz kolejny Krystyna z dziećmi znalazła się na ulicy. Udało jej się znaleźć nowe mieszkanie. Nauczona gorzkim doświadczeniem, poprosiła właścicielkę, którą okazała się pulchna młoda kobieta, o pokazanie aktu własności. Ta spełniła prośbę bez żadnych pytań. Tym razem mieszkanie znajdowało się w przyzwoitej odległości od szkoły Natalii i Ludwika, a o sekcji karate można było zapomnieć. Krystynie pieniędzy starczyło dokładnie na 2 miesiące, może nawet mniej. Kobieta zdawała sobie sprawę, że jeśli się nie pozbiera, jej rodzina będzie miała ciężko. Krystyna nie mogła zapewnić swoim dzieciom Sylwestra, do jakiego były przyzwyczajone. Z wysoką, 2-metrową choinką, z mnóstwem prezentów, z gwiazdorem i śnieżną panną, która w zeszłym roku jeszcze przed wybiciem kurantów gratulowała dzieciom. Oczywiście Krystyna i Oskar zadbali o to wszystko z wyprzedzeniem, chcąc dać dzieciom odrobinę magii. Najstarsza Natalia oczywiście długo nie wierzyła w ojca Mikołaja jeżdżącego po zaśnieżonym mieście na reniferze. Za to Ludwik i Łukasz byli pod wrażeniem pojawienia się czarodzieja. Długo męczyli mamę, pytając, kiedy znów przyjdzie mróz. A Krystyna obiecała, że za rok, jak będą grzeczni, to wróci. Krystyna przypomniała sobie minione święta i jej gardło znów nabrzmiało. Chciało jej się płakać, ale się powstrzymała. Wokół były dzieci, które nie potrzebowały widoku wiecznie zdenerwowanej matki. Krystyna nie mogła uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się zaledwie rok temu. Wtedy Oskar był w pobliżu i nic nie zapowiadało nieszczęścia, które teraz dosłownie zamieszkało w ich domu. Święta obchodzone były w stonowany sposób. Natalia pomogła mamie przygotować sałatki i udekorowała dom świecidełkami. Była to jedyna ozdoba, jaką udało im się znaleźć wśród wielu kartonów z naprędce skleconymi rzeczami. Krystyna miała nadzieję, że Oskar wróci i wszystko się ułoży. Nie śmiała wybiegać w przyszłość. Nie potrafiła nawet wyobrazić sobie przyszłości bez męża. Zabrzmiały kuranty, a za oknem rozległa się kanonada fajerwerków i radosnych głosów. Cud nigdy się nie wydarzył. Oskar nie wrócił, choć każdy z domowników życzył sobie tego samego. Gdyby tylko pojawił się tata i wszystko byłoby dobrze. I wtedy zadzwonił dzwonek. Natalia i jej matka spojrzały na siebie. K-
Krystyna w pośpiechu założyła kapcie i pobiegła otworzyć drzwi. Otworzyła drzwi i zobaczyła kobietę po 50. Mogła być starsza, ale gruba warstwa podkładu ukrywała jej zmarszczki, a oczy miała podkreślone czarną kredką. Kobieta wyglądała na zmartwioną i niezadowoloną. Dysząc ze wzruszenia powiedziała: „Zalałaś mnie”. Krystyna spojrzała na nieproszonego gościa zdezorientowanym wzrokiem, a tu takie zdezorientowanie zaczęło ją tylko złościć. „Dlaczego patrzysz na mnie jak Krystyna na burżuja? Zakręć chociaż kran, żeby się dalej nie lało”, rozkazał nieznajomy. Natalia pierwsza wyrwała się z osłupienia. Popędziła do łazienki zakręcić wodę. „Co ty mówisz? Upiłaś się? Będę na ciebie narzekać? Zamieniłaś moje mieszkanie w bałagan. Z sufitu leje się strumień”. Z oczu Krystyny popłynęły zdradzieckie łzy. Nie potrafiła znaleźć nic, co mogłaby powiedzieć sąsiadce z dołu. Za nią pojawili się Ludwik i Łukasz, przestraszeni wściekłą ciotką krzyczącą na ich matkę. Ludwik przejął inicjatywę. „Nie krzycz na mamę. To moja wina. Zapomniałem zamknąć kran, kiedy bawiłem się w wannie z łódkami. Przepraszam. Nie krzycz na mamę. To nie jej wina. Gdzie jest twój tata?” Kobieta kontynuowała przesłuchanie. „Tata zniknął. Poszedł do sklepu i nigdy nie wrócił”. Ludwik wykazał się wiedzą. Ostatnie słowa syna wybiły Krystynę z rytmu. Cichy szloch wstrząsnął jej ciałem, a ona dosłownie osunęła się na podłogę, opierając się plecami o drzwi. „Co się stało, kochanie?” Angelika poczuła jednocześnie wstyd za swoje słowa i żal do kobiety. „I tylko trochę mnie zalało, więc kilka plam na jednym i drugim. Wyschnie i nie będzie widać”. Pomogła Krystynie wstać i zaprowadziła ją do domu, a gdy ta się uspokoiła, zapytała ją, co się stało. „Dlaczego nie złożyłaś pozwu?” Angelika była zaskoczona, gdy poznała historię o mieszkaniu. Nawet jeśli oddał swoją część temu bandycie, co jeszcze trzeba udowodnić, to dzieci i tak mają obowiązkową część. Trzeba było walczyć. „A nie masz krewnych, z którymi mogłabyś się skonsultować?” Krystyna przecząco potrząsnęła głową. Prosiła o pomoc Kornelię i jej ojca, ale powiedzieli, że mają własne problemy z młodszymi i nie mają jak pomóc Krystynie. A Barbara w tej sytuacji zachowywała się dziwnie. Dosłownie odcięła się od Krystyny i wnuków, przeżywając na swój sposób zniknięcie ulubionego syna. „No nic, wszystko się ułoży”, Angelika powiedziała zamyślona. „A z dziećmi ci pomogę”. Ostatnie słowa Angeliki były dla Krystyny niespodziewane. Obca kobieta nagle zgłosiła się do niej z prośbą o pomoc, kiedy ona już była zrozpaczona. Angelika była kobietą energiczną, o silnej woli i determinacji, ale też wrażliwą na cudze nieszczęście i opiekuńczą. Połowę życia spędziła na wyprawach, zjeździła z nimi niemal całą Rosję, głównie jej północną część, a za wysługę lat była już na emeryturze. Mąż Angeliki również był odkrywcą. Poznali się właśnie na tych wyprawach i razem podróżowali po kraju. W domu bywali rzadko i nie na długo. Mąż był od niej starszy, 2 lata temu go pochowała. Nie mieli dzieci, w młodości nie zależało to od nich, a kiedy zdecydowali się żyć DLA siebie i wreszcie mieć spadkobierców, Angelika otrzymała rozczarowującą diagnozę – bezpłodność. Angelika myślała, że dowiedziawszy się o tym, jej małżonek odejdzie, jej wiek wciąż pozwalał jej na znalezienie innej kobiety i posiadanie własnych dzieci. Angelika była praktyczną osobą i dobrze to rozumiała, ale mężczyzna nie zamierzał odejść. Kochał swoją Angelikę przez całe życie i nawet ta okoliczność nie była dla niego przeszkodą. Wręcz przeciwnie, bezdzietność Angeliki była postrzegana jako wspólny smutek, który połączył ich jeszcze bardziej. Teraz Angelika była zupełnie sama. Jej rodzice zostali pochowani dawno temu, a ona nie miała żadnych krewnych. Angelika natychmiast współczuła młodej kobiecie. Chciała jej pomóc, tym bardziej, że Angelika w ciągu dnia była praktycznie wolna i mogła, jak zapewniała ją Krystyna, zająć się dziećmi. Angelika pracowała na pół etatu w domu, szyjąc na zamówienie sukienki, koszule i inne ubrania. Dla Krystyny taka pomoc była bardzo pomocna, bo wciąż nie mogła dostać małego Łukasza do przedszkola. W zwykłym przedszkolu nie było miejsca, a na prywatne nie starczyło pieniędzy. Nie wiedziała więc, co zrobić po wakacjach i z kim zostawić młodszych synów. I tu, jak noworoczny cud, pojawiła się Angelika, z którą spotkała się w tak niezwykły sposób. A teraz święta się skończyły, musiała iść do pracy. Dobrze, że Natalia była już prawie dorosła i często pomagała matce przy dzieciach.
No i oczywiście na ratunek przychodziła Angelika. Na początku Krystyna była zbyt nieśmiała, żeby poprosić ją o opiekę nad Łukaszem i Ludwikiem, a potem Angelika sama narzucała się z pomocą, zabierała dzieci do siebie albo zostawała z nimi w mieszkaniu Krystyny. A potem Krystyna przyzwyczaiła się do tej energicznej i czułej kobiety i czekała na nią każdego ranka. A gdy tylko przekroczyła próg mieszkania, szła do pracy, którą niedawno zaczęła. Szpital potrzebował pielęgniarki i Krystyna chętnie przyjęła tę posadę. Ordynator oddziału traumatologii pamiętał ją, gdy pracowała jako pielęgniarka. Przyjęła więc byłą pracownicę bez zbędnych ceregieli, narzekając, że z powodu długiej przerwy nie może dostać pracy jako pielęgniarka. Nic nie szkodzi, później zrobisz kurs doszkalający i wrócisz do swojego zawodu. Dodała. Zarobki pielęgniarek były niewielkie. To, co otrzymywała Krystyna, wystarczało jedynie na czynsz i trochę na jedzenie. Krystyna przypomniała sobie, że kiedy zaczynała pracę w szpitalu, zrobiła dodatkowy kurs masażu medycznego. Ten dyplom bardzo jej się teraz przydał. Szybko zdobyła kilku klientów. Zwykle byli to pacjenci, którzy przychodzili do niej na rehabilitację po kontuzji, wypadku lub ciężkim upadku. Krystyna nigdy nikomu nie odmawiała. Potrzebowała pieniędzy, a to była dobra okazja, aby je zarobić. Tyle tylko, że przez częste zwolnienia lekarskie, które Krystyna musiała brać ze względu na Łukasza, personel zaczął patrzeć na nią z ukosa. Krystyna to czuła, choć nikt nie powiedział jej tego otwarcie. Jak tam w pracy? Angelika zapytała po raz kolejny. Czekała na Krystynę z pracy. Gotowała obiady, pomagała w sprzątaniu. Dla Krystyny była prawdziwym kołem ratunkowym. Potrafiła znaleźć odpowiednie słowa, wesprzeć, doradzić. Jaka ja jestem szczęśliwa, pomyślała Krystyna. Wesoła i pełna życia przyjaciółka potrafiła wyciągnąć Krystynę z depresji. Może mąż wróci. Jakaś ważna okoliczność. Nie znaleźli jego ciała, więc jest nadzieja. Angelika nalegała też, by Krystyna wystąpiła do sądu o podział mieszkania. Krystyna z trudem opłaciła prawnika i złożyła wniosek. Wniosek został przyjęty, ale pozostał w jednym miejscu. Ostatecznie Krystynie nigdy nie udało się niczego osiągnąć. Interesy w szpitalu Krystyny szły dobrze, choć na początku nie było łatwo przyzwyczaić się do pracy po długiej przerwie. Było też sporo pacjentów na masaże, a Krystyna kręciła się jak wiewiórka w kole. Biegała od jednej pracy do drugiej. Jej pacjentami były starsze kobiety, mężczyźni po wypadkach, osoby z przewlekłymi chorobami stawów. Dla Krystyny nie miało znaczenia, kogo masuje. Każdy pacjent był na wagę złota. Do każdego starała się znaleźć odpowiednie podejście. Krystyna rozwijała się jako profesjonalistka. W jej domu zaczęły pojawiać się czasopisma medyczne. Uczyła się nowych technik i zasięgała porad ordynatora oddziału. Znała Krystynę i traktowała ją bardzo dobrze, więc nigdy nie odmawiała jej rad. Tak minęło kilka miesięcy. Praca odciągała ją od złych myśli, a Krystyna się w niej rozpływała. Biegała ze szpitala do swoich pacjentek, które mieszkały w różnych częściach miasta. Zdarzało się, że po masażu Krystyna była proszona o zrobienie zastrzyku. I Krystyna nie odmawiała. I tak miała więcej klientów. Poczta pantoflowa działała i coraz więcej osób potrzebujących pomocy medycznej dowiadywało się o Krystynie. Nie brakowało jej więc pacjentów. Starała się nie odmawiać, choć była bardzo zmęczona. Ręce miała tak obolałe od wysiłku, że przez pół nocy nie mogła zmrużyć oka. Ale rano musiała wrócić do normalności, iść do pracy w szpitalu i wypełniać swoje obowiązki. Niedawno Krystyna dostała kolejną pracę na pół etatu. W szpitalu leżała kobieta. Miała poważny upadek i złamała piętę. Trafiła do centrum urazowego ze zwichnięciem. Była kilka lat młodsza od Krystyny. Małgorzata pracowała jako kucharka w restauracji. Kobiety zaprzyjaźniły się i poznały. Krystyna opowiadała o wychowywaniu trójki dzieci i o tym, jak zniknął jej mąż. Narzekała, że jej pensja pielęgniarki ledwo wystarcza na życie, a dzieci muszą chodzić do szkoły. Samą pensję wydałaby na zeszyty, książki i mundurki. Kursy masażu ratują sytuację. To w zasadzie wszystko, z czego żyjemy. Chcesz dołączyć do nas w restauracji? Potrzebujemy sprzątaczki. Kilka godzin dziennie, głównie około północy. Zaproponowała to Małgorzata. Krystyna zgodziła się i tak dostała kolejną pracę. Do domu wracała znacznie rzadziej niż wcześniej. W dzień biegła się przebrać, a w nocy odsypiała i wracała na swoją zmianę. Rzadko widywała swoje dzieci, a dni wolnych nie było prawie wcale.
Jeśli był wolny dzień w szpitalu, to był to nowy pacjent na masaż lub bankiet w restauracji. A potem Krystyna musiała spędzić kilka godzin na sprzątaniu sali. Nie wiedziała, jak udawało jej się ze wszystkim nadążyć. To był ciepły dzień. Po szpitalu, skąd Krystyna przyjechała z codziennego dyżuru, musiała znów biec do kolejnej pracy, do restauracji, a wcześniej wpaść do nowej klientki, która zamówiła u niej kurs masażu. Musiała się dzisiaj przynajmniej zapoznać i zobaczyć, jeśli można tak powiedzieć, pierwszą linię frontu pracy. Krystyna prawie nic nie wiedziała o swojej nowej pacjentce. Skontaktowały się ze sobą przez komunikator, uzgodniły godzinę wizyty i wszystko inne planowały omówić na miejscu. Krystyna spała kilka godzin. Starsi byli w szkole, a Łukasz Angelika zabrał Krystynę do swojego pokoju, żeby mogła trochę odpocząć. Czuła się tak, jakby tylko zamknęła oczy i w ogóle nie spała. Była już trzecia. Krystyna przeciągnęła się leniwie i zmusiła do zejścia z miękkiego łóżka. Oczy same jej się zamykały. Kobieta zaparzyła filiżankę aromatycznej kawy. Ożywiła się nieco. Angelika i jej najmłodszy syn powinni być lada chwila. Była umówiona z Ludwikiem i Natalią ze szkoły. Angelika nie kazała jej czekać. Tylko Krystyna chciała wykręcić jej numer, ale już stała w progu z Łukaszem. Dokąd tak wcześnie dzisiaj idziesz? Zapytała Angelika, pomagając Łukaszowi się przebrać. Byli na spacerze i właśnie wracali z placu zabaw. Chłopak był zadowolony, a na jego policzkach widniał zdrowy rumieniec. Mam nowego klienta, z którym muszę się spotkać. Pamiętasz, jak ci o nim mówiłem? Młody chłopak z wypadku. Uraz kręgosłupa, jak rozumiem. Relacjonowała Krystyna. Angelika skinęła głową z irytacją. Ale ta irytacja nie była przejawem jej niezadowolenia. Nie, chodziło o coś innego. Angelika pomyślała, że Krystyna powinna więcej odpoczywać, a może nawet zająć się życiem osobistym, znaleźć przyzwoitego mężczyznę, który zastąpiłby jej zaginionego ojca. Ale Krystyna to odrzucała, kto by ją wziął za żonę pod koniec trzeciej dekady życia i to jeszcze z trójką dzieci. Nie marzyła już o szczęściu rodzinnym. Czasami kobieta łapała się na myśli, że w ogóle przestała marzyć. Wydarzenia, które miały miejsce, zdruzgotały ją. Nie planowała już swojej przyszłości, żyła według zasady dzień minął i dzięki Bogu. Pamiętam wszystkich twoich pacjentów. Angelika wciąż zrzędziła. Dbasz tylko o nich, a kiedy pomyślisz o sobie? Nie mam czasu myśleć o sobie, Angeliko. Sama dobrze o tym wiesz. Krystyna machnęła ręką. Jeśli umrę, co zrobisz? W głosie Angeliki zabrzmiała groźba. Nie wymyślaj, będziesz żyła dziesiątki lat. Angelika zmarszczyła brwi, ale potem uśmiechnęła się kanciasto. Traktowała Krystynę jak córkę, a swoje dzieci uważała za wnuki, bo nie dane jej było wychowywać własnych. Nigdy nie były dla niej ciężarem, wręcz przeciwnie, lubiła spędzać z tą sympatyczną i wesołą rodziną każdą wolną chwilę. Jedyną osobą, która zawsze pozostawała skupiona i poważna, była Krystyna. Nawet jeśli nie wierzysz w magię, to ja wiem. Angelika rozpoczęła rozmowę, która była w planach od tygodnia, jeśli nie dłużej, ale można tylko raz. Krystyna od razu zrozumiała, do czego zmierza jej przyjaciółka. Angelika wpadła na świetny pomysł, aby wysłać Krystynę do wróżki. Zresztą sama miała upatrzoną wróżbitkę, poleciła jej ją koleżanka. Angelika, jako kobieta praktyczna, od razu doprecyzowała, czy ta wróżka potrafi znaleźć osobę po zdjęciu. I okazało się, że to praktycznie jej profil. Oprócz uroków, rytuałów przyciągających pieniądze i zdejmowania korony celibatu, wróżka szukała ludzi. Po linii babki w krwi jasnowidzącej płynęła cygańska krew, co dodawało jej wagi w oczach kobiet, bo to one najczęściej zwracały się do niej o pomoc. Krystyna traktowała magię z nieufnością. Wszystkich czarowników, znachorów i wróżbitów uważała za ten sam gatunek ludzi, szarlatanów. Dlatego Angelika przyjęła propozycję sceptycznie, nie mogąc uwierzyć, że jej pragmatyczna i raczej przyziemna osoba może w to wszystko wierzyć. Początkowo potraktowała to jako żart. Angelika jednak nie zamierzała się poddawać i wciąż nękała Krystynę swoimi wróżbami, opowiadając, jakie to cuda wyczynia. Ratowała rodzinę, która była o krok od rozwodu, albo kobieta, która przez 10 lat nie mogła zajść w ciążę, nagle rodziła dziecko. A ostatnio był taki przypadek. Mężczyzna zgadł na loterii wielką wygraną i naprawdę wygrał. I wyjechał z żoną i dziećmi do Moskwy. Im bardziej Angelika dręczyła Krystynę swoimi wróżbami, tym bardziej zdawała sobie sprawę, że jej przyjaciółka nie żartuje.
Wcześniej sama w to nie wierzyłam, powiedziała Angelika. Ale podczas jednej z wypraw miałyśmy okazję odwiedzić szamana. Wprowadził nas w rodzaj transu. A kiedy nas wyprowadził, zobaczyliśmy naszą przyszłość. Tylko fragmenty, ale wiele z nich się spełniło. Dobrze, zgadzam się. Krystyna nie mogła już dłużej odpierać ataków Angeliki. Zwłaszcza, że czuła, że tak wiele zawdzięcza tej kobiecie. A zrobienie tego, co radziła, było niewielką ceną za spokój ducha. Jak ma na imię twoja czarodziejka? Kamila. Angelika ucieszyła się, że wreszcie została wysłuchana. Dobrze, że się zgodziłaś. Przekonasz się na własnej skórze. Policja jej nie znajdzie, ale Kamila na pewno znajdzie twojego Oskara. Krystyna nie rozumiała, dlaczego jej przyjaciółka jest tego taka pewna. Angelika wyciągnęła wizytówkę z adresem i numerem telefonu. Oczywiście najpierw powinnaś zadzwonić. Poradziła. I Krystyna zadzwoniła. Kamila miała kilka godzin do dyspozycji i zgodziła się przyjąć dziś gościa. Kamila mieszkała na drugim końcu miasta. Dojazd do niej wymagałby kilku przesiadek. Na szczęście Krystyna miała dużo czasu. Po wróżbie planowała wpaść do Władysława, dzieciaka z urazem kręgosłupa, a potem na nocną zmianę w kawiarni. Zapowiadał się pracowity wieczór. Przyniosłaś zdjęcie? Zapytała Kamila, czarnowłosa, jeszcze nie stara wróżka. Krystyna skinęła głową, a wróżka zaprosiła ją za sobą do mieszkania. Wbrew stereotypom, mieszkanie Kamili było jasne i przytulne. Żadnej wysuszonej trawy, ciemnych korytarzy czy świec. Kobieta zaprowadziła ją do przestronnego pokoju, salonu. Stał tam mały szklany stolik, na którym wróżka rozkładała karty, i dwa fotele naprzeciwko siebie. Sama Kamila również nie przypominała typowych przedstawicielek czarownic i czarodziejek, które przewijają się z filmu na film. Miała na sobie dopasowany biały sweter i dżinsy. Czarne włosy spięła w prosty kucyk. Z jej uszu zwisały złote kolczyki. Była czarna. Zupełnie jak cyganka, ale mówiła wyraźnie, bez akcentu. Kamila nie odezwała się ani słowem, odkąd otworzyła drzwi i wpuściła Krystynę. Krystyna była tym wszystkim zaniepokojona. Okazało się jednak, że wróżka po prostu odprawiała jakiś rytuał. Wyjęła paczkę kart, szeptała coś nad nimi, przyniosła z pokoju obok czerwoną świecę i jakąś starożytną księgę. Wszystkie te atrybuty wkrótce znalazły się między nią a gościem na szklanym stoliku. Dopiero wtedy wróżka zaczęła wypytywać Krystynę o jej zaginionego męża, którego zdjęcie trzymała cały czas w dłoni. Kamila rozłożyła karty i zaczęła przyglądać się wynikowi. Krystyna zaczęła czuć, że traci czas. Zamiast spotkać się z Kamilą, przespałaby w łóżku kilka godzin. Nie spiesz się. Wróżka zauważyła, że Krystyna nie może się doczekać wyjścia z mieszkania. Jeszcze tylko kilka minut. Wróżka wzięła świecę, zapaliła ją i przytrzymała nad zdjęciem Oskara tak, aby skapnęło z niej kilka kropel wosku. Spotkasz swojego Oskara dziś o północy na rozstaju dróg. Podsumowała swoje manipulacje. Wróżka mówiła miękkim, ale stanowczym głosem, a Krystyna nagle zapragnęła uwierzyć w jej słowa. Ale pamiętaj, dziś może nie być już kolejnej szansy. Powtórzyła Kamila, zamykając za sobą drzwi. Nie powiedziała jej nic więcej konkretnego. Ani gdzie przez cały ten czas był jej mąż, ani dlaczego od niej uciekł. Choć młoda kobieta próbowała się tego dowiedzieć, ale Kamila powołała się na zmęczenie i odesłała ją. Dokąd teraz? Krystyna zastanowiła się przez chwilę. Była zdezorientowana po spotkaniu z wróżką i nie od razu przypomniała sobie, że jest już trochę spóźniona do Władysława. Gdy sobie przypomniała, zbiegła po schodach i 5 minut później była już w autobusie. Dzień był upalny, a promienie słoneczne zalewały wnętrze małego autobusu, który był wypełniony ludźmi. Dobrze, że podróż odbywała się na krótkim dystansie, bo w przeciwnym razie upał na pewno by jej doskwierał. Powiew świeżego powietrza dodał Krystynie otuchy i sił, a teraz była już przy wejściu do domu, w którym powinna być 10 minut temu. Krystyna zręcznie wspięła się na pierwsze piętro i znalazła się przed właściwymi drzwiami. Zadzwoniła dzwonkiem raz czy dwa. Nikt nie otwierał. Nie usłyszała nawet odgłosu kroków. Wtedy postanowiła zapukać. Dopiero wtedy zdała sobie sprawę, że drzwi są otwarte. Przez jej głowę przeszło wiele myśli. Od tego, że ktoś jest chory w mieszkaniu i po prostu nie może zamknąć drzwi, po to, że to jakaś pułapka i lepiej nie wchodzić do środka. Ale Krystyna, posłuszna jakiemuś wewnętrznemu głosowi, mimo wszystko odważyła się przekroczyć próg mieszkania. Jest tam kto? Powiedziała głośno, rozglądając się dookoła. Jestem.
Był to nieśmiały głos, który brzmiał bardziej jak nastolatka niż dorosłego mężczyzny. Łazienka, jeśli potrzebujesz drugich drzwi od kuchni. Krystyna trochę się rozchmurzyła. Przynajmniej nie była tu sama. Rozbierając się, kobieta weszła do pokoju, z którego dochodził głos. Na łóżku, przykryty prześcieradłem, leżał chłopak, który wyglądał na 18 lat. Przez chwilę Krystyna pomyślała, że nie został zbyt dobrze wychowany, skoro nawet nie chciał wstać, by się z nią spotkać. Ale potem zdała sobie sprawę, że chłopak w ogóle się nie rusza. No, jego ręce jeszcze się ruszały. Nawet wskazał kobiecie krzesło przygotowane specjalnie dla niej, ale jego nogi. Nogi pozostały w tym samym miejscu, a próbując usiąść na łóżku, facet podciągnął je machinalnie rękami. Najwyraźniej był to jej pacjent, Władysław. Tak, tak, wiem, co sobie myślisz. Zaczął, widząc współczucie w spojrzeniu Krystyny. Taki młody i przystojny, przykuty do łóżka. Tak w ogóle to mam na imię Władysław. Mój brat Błażej z tobą rozmawiał. Nie ma go teraz w domu. Jest na zmianie. Władysław próbował wytłumaczyć Krystynie wszystko, co wiedział. Krystyna chciała wiedzieć więcej o stanie faceta i jak znalazł się w takiej sytuacji. Od tego zależała technika masażu. Krystyna pracowała z pacjentami po urazach i do każdego miała indywidualne podejście. Co z tego wynikło? Dlaczego? Łatwiej byłoby jej porozmawiać o tym z bratem Władysławem lub jego rodzicami, więc potknęła się niezręcznie, zanim dokończyła zdanie. Dlaczego jestem w takiej sytuacji? Władysław pytał o nią. Mieliśmy z rodzicami wypadek. Tylko ja przeżyłam. I uszkodzili mi kręgosłup. Teraz leżę tu jak warzywo. Przepraszam. Krystyna powiedziała to cicho. Kto się tobą opiekuje? Błażej, mój brat. Mieszkamy razem. Odpowiedział Władysław. Spojrzenie chłopaka przygasło. Widać było, że trudno mu o tym mówić. Wycofał się i tego dnia już więcej się do Krystyny nie odezwał. Po masażu Krystyna obiecała, że wróci jutro i nie wiedzieć czemu, próbowała go uspokoić, że wszystko w jego życiu się poprawi i znów będzie chodził, na co Władysław tylko wzruszył ramionami. Lekarze tak nie uważają. Odpowiedział. Przynieść ci coś? Na przykład wodę? Krystyna próbowała wziąć udział w rozmowie. Nie, wszystko mam. Wskazał na szafkę nocną, gdzie leżało kilka podręczników do 11 klasy, tablet i butelka wody. A, prawie zapomniałem. Jest pod tą doniczką z fikusem. Mój brat zostawił pieniądze na pierwszą sesję. I po prostu trzaskaj drzwiami, kiedy wychodzisz. Tak właśnie zrobiła Krystyna. Na zewnątrz już myślała, jak pomóc Władysławowi. Krystyna była wrażliwą i życzliwą osobą. Starała się pomóc każdemu ze swoich pacjentów, jak tylko mogła. Czasami udawało jej się znaleźć dobry ośrodek rehabilitacyjny lub polecić neurochirurga ze stolicy, który przyjeżdżał na kilka dni do ich miasta na konsultacje. Masaż wykazał, że układ naczyniowy chłopca był w normie. Jego nogi były ciepłe i lekko zaróżowione po masażu, co oznaczało, że wciąż istniała szansa na wyzdrowienie. Rehabilitacja może jednak potrwać miesiące, a nawet lata. W tym biznesie im wcześniej się zacznie, tym szybsze będą efekty. W oczach Władysława kobieta nie widziała chęci do walki, tylko czasem przebłyskiwała w nich jakaś pokora i rozpacz. Zdecydowanie powinniśmy porozmawiać z jego bratem. Powinniśmy też skonsultować się z naszym zastępcą. Ma duże doświadczenie, na pewno coś doradzi. Zdecydowała Krystyna. Teraz Krystyna spieszyła się na nocną zmianę w restauracji. Dobrze, że dziś nie będzie musiała czekać do północy. Restauracja była wynajęta do 11 wieczorem przez dużych biznesmenów, a potem musiała zostać zamknięta, o czym dyrektor poinformował ją z wyprzedzeniem. Krystyna uznała to za znak. Szybko uporządkowała halę i stoiska, a potem pospieszyła na skrzyżowanie. Może wróżka miała rację i spotka tam Oskara. Nie chciała przegapić takiej okazji. O wyznaczonej godzinie Krystyna była już na skrzyżowaniu. Było już po północy, ale nie spotkała męża. Minuty ciągnęły się jak godziny. No nic, postoję jeszcze kilka minut. Ale minęło jeszcze kilka minut, a Krystyna nie miała odwagi się ruszyć. Może się stęsknią, może powinni poczekać jeszcze 2 minuty i ona go zobaczy. I wtedy Krystyna zobaczyła męża. Przeszedł obok, podszedł do niej i nawet się nie odwrócił. Krystyna zawołała jego imię, ale on nie zareagował i poszedł dalej. Oskar! Krystyna znów krzyknęła na cały głos i straciła zmysły. Ziemia pod jej stopami zawirowała i upadła prosto na chodnik. Kobieta ocknęła się kilka minut później. Pochylał się nad nią obcy mężczyzna, którego wzięła za męża.
Od tyłu wyglądał jak dwie krople wody i teraz widziała bezbłędnie, że to nie był Oskar. Mężczyzna był mniej więcej w tym samym wieku co ona. Pomógł kobiecie wstać i posadził ją na ławce. Na pewno wszystko w porządku? Nieznajomy zapytał ponownie. Krystyna skinęła głową, powoli dochodziła do siebie. Odprowadzić panią do domu? Gdzie mieszkasz? Nie musisz się o mnie martwić, wszystko jest w porządku, sama dojdę. Zapewniła go Krystyna. Mężczyzna pożegnał się z nią i poszedł załatwiać swoje sprawy. Krystyna posiedziała kilka minut na ławce i pospieszyła do domu. Dotarła tam bez incydentów, z czego była wewnętrznie zadowolona. Krystyna, gdzie byłaś tak długo? Spotkałam się z Krystyną Angeliką. Zaczynałam się martwić, chciałam dzwonić do szpitali. Zegar minął godzinę one o'clock i systematycznie zbliżał się do two o'clock. Nawet z nocnych zmian w restauracji Krystyna nie wracała tak późno. Kobieta starała się pokrótce opowiedzieć Angelice o swoich perypetiach, o wróżce, nowym pacjencie, skrzyżowaniu i nieznajomym, który przypadkowo został zmylony opowieściami. A więc wróżka kłamała. Angelika podsumowała z goryczą w głosie. Krystyna skinęła głową. Teraz przynajmniej przyjaciółka przestanie szukać deelaniej wróżek i czarownic. Prawdopodobnie. Myślami Krystyna nie była przy tym śmiesznym incydencie, ale przy swoim nowym pacjencie Władysławie. Chciała pomóc temu młodemu człowiekowi, który miał przed sobą całe życie. Przede wszystkim postanowiła dowiedzieć się czegoś więcej o jego chorobie. W ich miasteczku był tylko jeden szpital, co oznaczało, że Władysław był w nim leczony. Krystyna dokładnie wypytała ordynatora o swój oddział. I tak, ku jej zaskoczeniu, bez trudu go sobie przypomniała. Wypadek miał miejsce rok temu, zimą. Samochód wpadł w poślizg na śliskiej drodze i uderzył w płot. Zginęli rodzice Władysława, a on sam doznał urazu kręgosłupa i kilku zwichnięć. Na początku leczenia rokowania nie były złe. Istniała szansa, że Władysław szybko wróci do zdrowia, a nawet będzie mógł chodzić. Szok, jaki przeżył, odbił się jednak na jego psychice. Stał się wycofany i pogodzony ze swoją niepełnosprawnością. Czy można mu jakoś pomóc? Zapytała Krystyna. Teoretycznie tak, oczywiście. Już wcześniej stawał na nogi. Ale kilka razy w roku przechodzi planowe rehabilitacje, a pozytywnej dynamiki niestety nie ma. Lekarz podsumował. Wie pani, w przypadku Władysława ważna jest motywacja, chęć wyleczenia. Krystyna dobrze zapamiętała te słowa i zdała sobie sprawę, że chłopak ma ogromne szanse. Najważniejsze, że chce stanąć na nogi, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Po dyżurze w szpitalu Krystyna popędziła do swojego nowego pacjenta. Tym razem miała nadzieję złapać również jego brata. Drzwi po raz kolejny zostały otwarte. Krystyna weszła do mieszkania i powiedziała głośno. Władysław, jestem, mogę wejść? Gdy tylko zdążyła się odezwać, z kuchni wyłonił się nieznajomy, który wczoraj pomógł jej wstać po omdleniu. Na jego twarzy malowało się zdziwienie. Jak się tu dostałaś? Od razu przypomniał sobie wczorajszą sytuację. A ty? Krystyna była równie zaskoczona. Ja tu mieszkam, a Władysław jest moim młodszym bratem. Wyjaśniła nieznajoma, oczekując kontrwyjaśnienia. Nieporozumienie zostało zażegnane, gdy Krystyna przedstawiła siebie i cel swojej wizyty. Wrogość natychmiast zniknęła z twarzy Błażeja. Uśmiechnął się i zaprosił Krystynę do kuchni. Okazało się, że od śmierci rodziców opiekował się bratem. Błażej był wcześniej żonaty, ale rozstał się z żoną na długo przed tragedią, a ona tylko przyspieszyła rozwód. Jego żona była niezadowolona z tego, że jej mąż zawsze był poza domem. Pracował jako śledczy, a to stanowisko wymagało całkowitego poświęcenia. Potrafił być wzywany do pracy w środku nocy, jeśli działo się coś pilnego. A kiedy Władysław miał kłopoty, Błażej w ogóle przestał przychodzić do domu. Nie biorę winy na siebie, powiedział. Ale ona też wiedziała, za kogo wychodzi. Krystyna nie rozumiała, dlaczego Błażej był z nią taki szczery. Siedziała cicho i słuchała go, choć za chwilę miała wziąć nocną zmianę w restauracji i wypadałoby wziąć się do roboty. Teraz moim głównym zadaniem jest postawienie brata na nogi. W tym roku kończy 11 klasę. Uczy się na odległość. W przyszłym roku pójdzie na studia. Bardzo bym chciała, żeby poszedł do instytutu na własnych nogach. Błażej wyraził swoje marzenia. Wygląda na to, że się spieszysz. Mężczyzna zauważył, że Krystyna ciągle zerka na zegarek. Przeprosił, że rozpraszał ją swoją paplaniną.
Jolanta starała się streścić rokowania, jakie przedstawili lekarze. Słowa kobiety podniosły Błażeja na duchu. Władysław stał się stałym pacjentem w życiu Krystyny. Uczyła się różnych technik masażu, które mogłyby przywrócić wrażliwość jego nogom, a także szukała ośrodka rehabilitacyjnego, w którym mógłby ćwiczyć wśród innych osób takich jak on, które doświadczyły poważnych urazów. Historie innych ludzi, którzy już odnieśli sukces, mogły go zmotywować, a to właśnie motywacji brakowało w tym wszystkim. Krystyna podzieliła się swoimi przemyśleniami z Błażejem, który z uwagą wysłuchał wszystkich jej zaleceń. Idea ośrodka przypadła mu do gustu. Pozostało zebrać odpowiednią sumę pieniędzy, niezbyt dużą. Połowę kosztów wyjazdu pokryto z budżetu miasta. Część udało się Błażejowi zaoszczędzić, resztę pożyczył od znajomych. Władysław potrzebował przyzwoitki. Błażej wziął więc urlop w pracy i wyjechał z bratem. Krystyna nie widziała ich ponad miesiąc. Władysław wrócił z ośrodka o kulach. Nie poruszał się najlepiej, ale najważniejsze, że był samodzielny. Krystyna mogła się tylko cieszyć z tego postępu. Był Sylwester. Rok minął błyskawicznie. Praca pochłaniała mnóstwo czasu, a na myślenie o tym, co się wydarzyło, brakowało już energii. Krystyna myślała o sprawach niecierpiących zwłoki, o tym, że dzieci potrzebują noworocznych strojów do szkoły, że w tym roku trzeba było postawić w domu choinkę, bo młodsze zawsze o to pytały. Krystyna rozpłynęła się w tych życiowych drobiazgach i mniej myślała o Oskarze i o tym, dlaczego im to zrobił. W kobiecie kumulowała się niechęć do męża, która chwilami i od czasu do czasu wybuchała stłumionymi szlochami. Krystyna, zrobisz urlop? A potem damy ci 3 dni wolnego. Zapytał kierownik oddziału. Krystyna zawahała się przez chwilę. Oczywiście Sylwester to święto rodzinne i chciałaby je spędzić z rodziną. Ale jej bliscy potrafili ją zrozumieć. Mogłaby więc spędzić Sylwestra z Angeliką. Ale potem mogłaby spędzić z nimi całe 3 dni, zabrać dzieci na zjeżdżalnię, do kawiarni i na lodowisko. Te obrazy, które już rysowały się w jej wyobraźni, skłoniły Krystynę do przyjęcia propozycji szefów. Do ferii pozostały 2 dni. Angelika pomagała przy kostiumach. Ludwik był w tym roku muszkieterem, a Del a Natalii kobieta uszyła suknię balową, bo była już całkiem dorosła, wyrósłszy z wieku wróżki Śnieżynki. W domu brakowało tylko choinki. Krystyna ciągle zapominała kupić ją na targu, choć wiele razy przechodziła obok tych puszystych piękności. I tak doszło do tego, że wszystkie najmniejsze atrakcyjne choinki zostały rozebrane, pozostawiając niskie, niezbyt puszyste, a czasem brakowało im nawet kilku gałązek. Nic się na to nie poradzi. Musimy kupić taką, bo tej też nie będziemy mieć, pomyślała Krystyna. Choinka była lekka, a sprzedawca obwiązał ją nitką, by wygodnie się ją niosło. Z tą miniaturową pięknością, która ledwo sięgała Krystynie do pępka, poszła odwiedzić swojego podopiecznego Władysława. Pozostałych pacjentów, jak ich nazywała, Krystyna odwiedziła kilka dni wcześniej. Wręczyła im drobne upominki, pogratulowała nowego roku i nie zapomniała umówić się na kolejne spotkania. Władysław był ostatnią osobą, której Krystyna nie odwiedziła. Z jakiegoś powodu odkładała to wydarzenie na później, a teraz nie było już czasu na zwłokę. Zadzwoniła dzwonkiem. Drzwi otworzył Błażej. Ucieszył się na widok Krystyny. Czekali na nią. Kobieta wcześniej uprzedziła o swoim przybyciu. Na stole było ciasto, herbata, sałatka. W ogóle Krystyna czuła, że jest tu zdecydowanie oczekiwana. Co to jest? Błażej wskazał palcem na choinkę obwiązaną sznurkami. Krystyna była trochę zdezorientowana. To choinka DLA dzieci. Tak, jest trochę mała. Tylko te zostały. Jakby przepraszając za swoją choinkę, Krystyna powiedziała: szkoda, że nie mamy na nią zabawek. Władysław i Błażej spojrzeli na siebie. Błażej wyszedł do pokoju, zostawiając Krystynę i Władysława samych. Co słychać? Zapytała Krystyna. Dobrze, ciociu Krystyno. Chodzę już samodzielnie bez kul, tylko po domu. Myślę, że do lata dojdę do siebie. Planuję iść na studia. Na początku chciałam zostać programistką, ale teraz zmieniłam zdanie. Wolę być lekarzem i ratować życie tak jak ty. Krystyna była wzruszona tym komplementem, bo nie była lekarzem, a jedynie pielęgniarką w szpitalu. Przypomniała sobie, że kiedyś jako dziecko marzyła o zawodzie pediatry, ale nigdy nie spełniła tego marzenia. Poczuła pieczenie w nosie, a w gardle stanęła jej gula.
Niezręczną ciszę przerwał jednak powrót Błażeja, który trzymał w ręku duże pudło przewiązane taśmą klejącą. Tu jest wszystko, co potrzebne na choinkę. Władysław i ja nie będziemy ubierać choinki. Dla mnie to niepotrzebne zamieszanie. Dla niego też. Błażej poklepał brata po ramieniu. Wyrósł już z tego wieku. I wniesie trochę magii do swoich dzieci. Krystyna była bardzo wdzięczna Błażejowi. Ale on zapewnił ją, że DLA niego to nic, a już na pewno nic w porównaniu z tym, co Krystyna zrobiła DLA niej i jej brata. Pudło było duże i ciężkie. Błażej postanowił, że sam odwiezie Krystynę i pomoże jej nieść drzewo i skrzynię. Chłopcy, Ludwik i Łukasz, wybiegli mamie na spotkanie. Gdy zobaczyli choinkę, od razu się ożywili, a ich policzki się zarumieniły. Błażej przez chwilę patrzył na dużą i szczęśliwą rodzinę i nagle powiedział: nie spiesz się jeszcze z ubieraniem jej. Będę miał DLA was niespodziankę. Błażej wyszedł, nie wiadomo gdzie i po co, a pół godziny później ktoś zadzwonił do drzwi. Ale zamiast człowieka na progu stała zielona, kudłata choinka pachnąca żywicą i igliwiem. Za nią Krystyna nie od razu rozpoznała dwóch mężczyzn, Błażeja i starszego mężczyznę, którego nie znała. To jest Eugeniusz. Błażej przedstawił swojego towarzysza. Leśniczy z jezior, wioska niedaleko. Cześć, powiedział wesoło Eugeniusz. Gdzie chcesz? Krystyna wskazała w stronę salonu. Widząc tę kudłatą, dwumetrową piękność, dzieci nie mogły opanować wzruszenia. Teraz miały dwie choinki. Angelika, która stała się nie tylko przyjaciółką Krystyny, ale pełnoprawnym członkiem rodziny, uścisnęła jej dłonie z zachwytem. Co za choinka? Podsumowała. Postawię tę małą u siebie. Nie masz nic przeciwko temu, prawda, Krystyno? Oczywiście, że Krystyna nie miała nic przeciwko. Zauważyła też, że Angelika w szczególny sposób przygląda się Eugeniuszowi. Mężczyzna był kawalerem i mieszkał sam. Zaproszenie Angeliki na Sylwestra potraktował poważnie i obiecał, że ich odwiedzi. Krystyna spędziła Sylwestra w szpitalu. Dyżur był prawie taki sam jak zwykle. Noc była nieprzespana. Trzeba było pilnować ciężko chorych pacjentów, sprawdzać ich samopoczucie. Pozostali, którzy czuli się lepiej, uczcili święta sokiem w szpitalnym holu, życzyli sobie nawzajem szczęśliwego nowego roku i zdrowia, po czym udali się na swoje oddziały. Błażej również miał tej nocy dyżur. Krystyna wiedziała o tym, bo ostatnio dużo rozmawiali. Lubili spędzać czas w swoim towarzystwie. Krystyna czuła, że się zakochuje. Nie potrafiła jednak zrozumieć uczuć Błażeja. Może to tylko wdzięczność z jego strony. Następnego dnia Krystyna wróciła do domu. Choinka w rogu salonu jarzyła się kolorowymi światełkami, stół był zastawiony, a Angelika krzątała się wokół Krystyny, podając jej sałatki. Wiesz, co twoja zrobiła? Zapytała. Krystyna spojrzała na przyjaciółkę zdumiona. Błażej jest twój, wyjaśniła. Przyszedł wczoraj przebrany za gwiazdora. Na początku nawet go nie poznałam. Ale chłopcy byli tacy szczęśliwi. Kazał każdemu z nich powiedzieć wierszyk, dał prezenty i pożegnał się. Powiedział, że ma tylko minutę dyżuru, a dzisiaj mieliśmy z Władysławem nas odwiedzić, a raczej ja ich zaprosiłam. Chyba mu się podobasz, ta Angelika. Nic nie mogło umknąć jej uważnym oczom. Ona ma wszystko. Krystyna położyła się spać. Jeszcze trochę i zasnęłaby przy stole. Koleżanko, to się nie uda. Idź do swojego pokoju i prześpij się, a wieczorem pójdziemy na lodowisko. Angelika powiedziała wysokim głosem. Krystyna obudziła się, gdy na dworze było już ciemno. Nie była w stanie określić, która jest godzina. Spojrzała na komórkę i ze zdziwieniem uświadomiła sobie, że przespała cały dzień. W domu panowała nieprzyjemna cisza. Czy wszyscy wyszli bez niej i nawet jej nie obudzili? Czuła się niesamowicie ponuro. Poszła do kuchni, gdzie siedział Błażej z głową pochyloną nad gazetą. Czekałem, aż się obudzisz. Jesteśmy na lodowisku. Gdzie też mam cię zabrać? Oświadczył. I jak wyszli? Eugeniusz ich zabrał, Władysława też. Błażej spojrzał na Krystynę jakimś czułym, czułym spojrzeniem. Musimy porozmawiać. Powiedział poważnym tonem. I lepiej zrobić to teraz. Błażej wyznał Krystynie swoje uczucia, a ona je odwzajemniła. Mężczyzna był szczęśliwy. Pojechali razem na lodowisko do rodziny. Tam bawiła się ich liczna rodzina, dzieci, Angelika i Eugeniusz. Władysław nie odważył się wejść na lód, więc został w pobliżu portyku. Po łyżwach całe wesołe towarzystwo udało się do kawiarni, gdzie dzielili się wrażeniami.
Półtora miesiąca później w życiu Krystyny doszło do kolejnego niezwykłego wydarzenia. Oskar wrócił. Przyjechał do niej, ale nie do domu, tylko do szpitala, w którym pracowała. Okazało się, że przez cały ten czas ukrywał się przed bandytami, przez których stracił wszystko, co mieli z Krystyną. Od dawna był uzależniony od hazardu. To w klubach znikał w nocy, gdy Krystyna była zazdrosna. A tamtego dnia, gdy Oskar nie wrócił ze sklepu, został napadnięty przez bandytów i grożono mu śmiercią. Wiem, że postąpiłem podle jak tchórz, powiedział Oskar do swojej jeszcze legalnej żony. Krystyna wiele przeszła przez ten czas, a słowa Oskara, który zostawił rodzinę na pastwę losu, zaskoczyły ją. Czy twoja mama wiedziała? Oskar skinął głową. Wiedziała i nic nie powiedziała. Krystyna pomyślała sobie. Czego ty ode mnie chcesz? Krystyna nie rozumiała, dlaczego Oskar wrócił do miasta. Chciał przeprosin i pewnie rozwodu. Wiesz, Krystyna, to wszystko to był wir. Mam inną rodzinę, dobrą. Nie potrzebuję szczegółów. Po prostu się rozwiedziemy. To wszystko. A ty możesz wrócić tam, gdzie jesteś teraz. Miesiąc później Krystyna była już oficjalnie wolną kobietą. Oskar nawet nie twierdził, że ma kontakt z jej dziećmi, więc nie powiedziała im o spotkaniu z nim. Podzieliła się tą wiadomością tylko z Angeliką i oczywiście z Błażejem. Kilka miesięcy później Krystyna i Błażej wzięli ślub. Mężczyzna znalazł dobrze płatną pracę, a rok później Krystyna urodziła ich wspólnego synka –